Szanowni Państwo, z tej strony sztuczna inteligencja z Żoliborza. Zapraszam na wywiad podcastu dezinformacyjnego, bo my jesteśmy gotowi na dialog. Tylko trzeba mieć z kim rozmawiać. Witam, tutaj doniesienia z putinowskiej Polski. I piknik na skraju głupoty. I zapraszamy na kolejny odcinek podcastu dezinformacyjnego. Dzisiaj właśnie o dezinformacji będziemy mówili, konkretnie o dezinformacji rosyjskiej, gdyż naszym gościem jest Jędrzej Morawiecki, pisarz, publicysta, profesor na Uniwersytecie Wrocławskim, ekspert od Rosji, a także obserwator właśnie rosyjskiej propagandy. Witamy Cię, cześć. Cześć. I mam do Ciebie pierwsze pytanie, no bo czy po tych ponad dwóch latach wojny można się w ogóle jeszcze łudzić, że Rosjanie nie wiedzą, jak ona wygląda i nie wiedzą, co tam się dzieje, nie wiedzą, co ich chłopcy robią na okupowanych terytoriach, jakie zniszczenia powodują? Bo pamiętam, że w pierwszych dniach wojny sam brałem udział w takich akcjach, że tak powiem, cudzysłów, uświadamiających, że wrzucaliśmy zdjęcia z Buczy jako opinie w restauracjach rosyjskich, tak, żeby to tam dotarło gdzieś przez tę barierę do tego rosyjskiego społeczeństwa. Ja tysiące takich wrzuciłem, pamiętam jakieś krótkie opisy, że wasi ludzie tam nie wyzwalają Ukrainy, tylko zabijają cywilów i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy można było myśleć, no dobra, oni może nie wiedzą, bo ta propaganda ich okłamuje, że to jakaś operacja specjalna, że tam kwiatami ich będą witali. No ale wojna trwała już dwa lata, zginęło kilkaset tysięcy ludzi. Czy można się jeszcze łudzić, że oni nie wiedzą? No na pewno nie łudzą oni się już nie myślą, że będą ich witać kwiatami kiedykolwiek tam. Ale to wydaje mi się, że to jest tylko ta różnica. Bo czy są tacy, którzy nie przyjmują do wiadomości tego, że Rosja zaatakowała? Na pewno. Ja sobie przypomnę, że pierwszy raz jak pojechałem do Rosji, a nawet nie tylko wtedy, bo to nie tylko w połowie lat 90., ale pod koniec jeszcze 90. Pytano na przykład mnie, jak jeździłem na Syberię i to z bardzo dużą sympatią. Dlaczego wy wchodzicie do NATO na przykład? I mówiono, że przecież myśmy was tak bronili, przecież nawet nasze wojska były u was i was ochraniały. I co się stało? Wtedy mi się wydawało, że to jest taka rzecz, która właśnie z czasem przechodzi i potem takich opowieści słyszałem trochę mniej. No ale zobaczcie, że to już było to, o czym mówię, to już było prawie 10 lat po upadku Związku Radzieckiego i takie przekonanie dalej wśród ludzi panowało. I to akurat to zupełnie nie były rozmowy polityczne. To byli po prostu gdzieś tam ludzie, którzy byli naprawdę zmartwieni tym, co się u nas w Polsce dzieje, że jesteśmy, no ja wiem, to można trochę tak powiedzieć, taka niewdzięczna, nie powiedziałbym kolonia, bo właśnie oni tego tak nie nazwą, tylko małe narody, nie? Że te mniejsi bracia, którym myśmy tak pomagali, których wyzwalaliśmy, którym nieśliśmy cywilizację i teraz nagle klops. Zresztą nawet tak jak wspomniałeś o samej Buczy, to ja teraz sobie wszedłem ostatnio na różne sieci społecznościowe, oprócz Facebooka, tam między innymi na TikToka, co jest dla mnie takim hardkorowym, przedziwnym doświadczeniem, ale tam jest bardzo dużo komentarzy. To są oczywiście w dużej mierze komentarze ruskich troli, już w ciągu kilku dni, jak tam jestem, zostałem dwa razy zablokowany. Ale oprócz tego dowiedziałem się, że jestem agentem CIA, że jestem agentem SBU, ile płacą mi dolarów, ile płacą mi chwili. No i oczywiście, że jestem też zdrajcą ojczyzny i sprzedawczykiem. Ale poza tym te komentarze, które tam się pojawiają w momencie, jak ja czytam tę rosyjską propagandę, to oprócz ludzi, którzy rzeczywiście no, jakoś to robi, no zażarło powiedzmy. I to rzeczywiście no, odczytują w ten sposób, że patrzą, jak te mechanizmy dezinformacji działają, to pojawiają się też takie komentarze. Właśnie tak jest, jak oni mówią, to ty uprawiasz propagandę, bo jesteś właśnie kijowskim sprzedawczykiem i tak dalej. No i właśnie takie rzeczy, że Bucza została zrobiona przez Amerykanów. O Buczy przypomnijcie sobie, że tam nawet była taka historia, że jednocześnie kremlowska narracja mówiła o tym, że to wszystko jest inscenizacja i że te zwłoki, te osoby, które tam są pomordowane, ruszają rękami, a jednocześnie mówili o tym, że to Amerykanie wymordowali cywili. Jedno w ogóle drugiemu nie przeszkadzało, czyli jedno dla nich było prawdą i drugą. I do czego zmierzam? Skoro w Polsce, ja wiem, że tych ludzi jest znacznie mniej, ale skoro, pomijając to, że wiadomo, że farmy troli produkują takie rzeczy, ale są też ludzie, którzy są w stanie uwierzyć w takie rzeczy. Ja też a propos jeszcze
na przykład tych dziwności TikTokowych, to dzisiaj zobaczyłem Cejrowskiego, który na przykład opowiadał o tym, że Ukrainie bardzo się opłaca wojna. Że to jest w ogóle świetna rzecz i Rosji, i Amerykanom, że w ogóle wszystko to zostało wcześniej zaplanowane. I dowiedziałem się jeszcze, że jak Ukraina sama mogłaby wygrać i wiadomo, że nie wygra, bo w Ukrainie jest 27 milionów ludzi, a w Rosji 270 milionów ludzi, powiedział Cejrowski. Nie wiem, skąd się wzięło te 270, no ale wiecie, to są takie opowieści, filmiki, które gdzieś się pojawiają. No i możesz powiedzieć wszystko, nie? Rosjanom tym bardziej, jak oni mają tylko to, nie? Bo nie mają innych mediów. To też news, który mną wstrząsnął, to tyle z wieści z TikToka, jakbyście chcieli wiedzieć tego, co się teraz dowiedziałem. No dobra, ale w każdym razie mówię o tym po to, żeby powiedzieć, że my mamy przecież bardzo wiele tych kanałów informacji. Szczęściem dla nas, i można też odetchnąć, że media publiczne nie przypominają już tej narracji propagandowej, bo bardzo im przypominały tej rosyjskiej, kremlowskiej, nasze TVP, TVP Info i tak dalej. Ale pomimo tego są ludzie, którzy w tę narrację wejdą. Natomiast jeżeli tam, wyobraźcie sobie teraz, że macie tylko to właściwie, nie? Bo to jest tak, że jak ja robię tę narrację propagandową, to ja mam pootwierane te zakładki i zaczynam od RIA Nowosti, od TAS, potem sobie otwieram rosyjską gazetę, no i potem idziemy przez Komsomolską Prawdę, Gliat, Maskiowski, Komsomolist i tak dalej. Ale generalnie te tytuły są takie same. Potem może dojdziemy do tego, że tam są pewne różnice czasami, jeśli chodzi o podawanie informacji, natomiast generalnie to ta narracja jest jednolita. Oprócz tego, że takie już zupełnie ekstremalne jakieś teorie pojawiają się jeszcze na kanałach telegramowych. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czego innego, no to co, to musisz mieć VPN. Teraz się mówi o tym, że te VPN-y w ogóle będą mogły być karane. Poza tym jednak za te rzeczy, za część tych VPN-ów musisz płacić, a poza tym musisz się postarać i musi ci zależeć na tym, żeby się dowiedzieć czegoś innego. A większości ludzi nie zależy albo nie mają na to siły po prostu. Wracasz do domu, otwierasz browara, odpalasz telewizor i leci. No i słyszysz tam to, co słyszysz, o tym, że zamach został w tej chwili w Krukus City Hall dokonany przez Stany Zjednoczone razem z Ukrainą i jeszcze w tym wziął udział ISIS. No jak ci tak mówią, to tak wierzysz. Więc jak pytacie, czy wierzą w specoperacje, czy w wojnę, to jest tak. Są ludzie, którzy będą emocjonalnie jakby podgrzewać się tym i będą takimi osobami, które będą rzeczywiście wyznawcami tego, no nie wiem jak to nazwać nawet w tej chwili, tej takiej putinowskiej ideologii. Nie potrafię tego ideologią nazwać, bo to jest zupełnie niespójne, ale tej narracji będą aktywni. To nie jest większość. Jak rozmawiałem sobie na przykład z Kiryłem Martynowem z Nowej Gazety, jak go odwiedziłem, to on mi powtarzał te liczby, które w ogóle intuicja mi podpowiada podobnie i podobnie mówią też rosyjscy inni eksperci, że takich zaangażowanych prowojennych i proputinowskich też jest około 1/3. Mamy przez cały czas kilkanaście procent tych, którzy są opozycyjni, tylko co znaczy opozycyjność w Rosji aktywna? To znaczy to, że masz VPN-a, no i nie wiem, i włączysz sobie telewizję dość. To są tego typu rzeczy najczęściej, pomijając pojedyncze przypadki protestów i wieloletnie więzienia po tym, a reszta jest przepływowa. Czyli reszta to będą ci, którzy biernie będą zakładać, że coś w tej narracji jest, albo będą zakładać, tak jak w filmie Łoźnicy, szczęście ty moje, nie wychylaj się, nie wysłowywaj się. I oni po prostu nie będą się wychylać, żeby ich nie zgarnęli. Część może się zgodzi, a część po prostu założy, że ma nadzieję, że to ich nie dosięgnie i to wszystko. I to, moim zdaniem to mniej więcej jesteśmy w tej chwili w czymś takim. I nakręca się spirala terroru, czyli tym bardziej nie wychylaj się, bo to widać z dnia na dzień. Czyli mówisz, krótko mówiąc, że 1/3 w to wierzy, kilkanaście procent nie, a reszta ta bierna po prostu ze strachu nie stawia żadnego oporu. Czy oni sobie to w jakiś sposób racjonalizują, czy ten strach wystarczy? No to nie jest tylko ze strachu, no bo to jest powiedzmy taka konformistyczna większość, to są ci, którzy przylegają konformistycznie do dominującej narracji. Więc to będzie z jednej strony ze strachu, a z drugiej strony z tego, że to jest tak, jak sobie to Głuchowski o tym pisał, że gdyby Rosjanie uświadomili sobie, w czym tak naprawdę są, to znaczy uświadomili sobie, że są najeźdźcami, uświadomili sobie, że są najeźdźcami od pokoleń, uświadomili sobie, że Druga wojna światowa, ich rola w niej, czy tak jak mówią, wielka ojczyźniana, że ta rola nie była tak pozytywna, jak sobie wyobrażają, że sami byli ofiarami, że ich rodziny były mordowane i trafiały do łagrów. Ja sobie przypominam, jak byłem w Rosji ostatnim razem, to było po inwazji na Krym, ale przed jeszcze, przed lutym, czyli przed pełnoskalową agresją.
to spotkałem człowieka, który postanowił prześledzić, co się działo z jego dziadkiem, czy pradziadkiem, który trafił do łagru. I chciał po prostu po kolei sprawdzić, kto go aresztował, kto go przesłuchiwał i tak dalej. To była taka głośna w ogóle sprawa w Rosji. Dlaczego o tym opowiadam, Karagodin? Dlatego, że zobaczcie, to było głośne, bo mówiło się, że to jest pierwszy człowiek, który postanowił to sprawdzić. Czyli ludzie nie sprawdzali nawet takich rzeczy. Dlaczego? Bo to było takie założenie, jak zaczniesz grzebać, to będzie coraz gorzej. I to nie mówię tylko w tym sensie, że ktoś zrobi, że ktoś cię aresztuje. Mówię to też w tym sensie, że sobie zrobisz krzywdę, bo świat, w którym żyjesz, okaże się coraz bardziej trudny do zniesienia, jak zdasz sobie sprawę, kim jesteś, w jakim kraju jesteś i tak dalej. Więc w tym sensie ci, którzy są po środku, tak jak powiedzieliśmy, ta większość, to są ci, którzy zakładają, że nie ma co w tym grzebać, bo cały ten świat się rozsypie po prostu w tym momencie. Jak sobie powiemy, że teraz jesteśmy mordercami i najeźdźcami, jak sobie powiemy, że też tak było wcześniej, jak sobie jasno powiemy o tym, że na Zachodzie nie jest tak potwornie, jak mówiliśmy, i że nie jest tak, że tam głodują, jedzą karaluchy i zaraz nic nie będzie, a tylko w Rosji jest dobrze i do Rosji wszyscy chcą uciec i uciekają teraz i ze Stanów, i z Kanady, bo takie tytuły też się pojawiają w propagandzie rosyjskiej. To jak sobie to wszystko poskładamy, to jak w ogóle dalej funkcjonować? Więc na takiej właśnie zasadzie czegoś, co nazywa się po Krymie, pamiętam, że jak jeszcze byli jacyś niezależni akademicy w Rosji, którzy nawet byli się w stanie wypowiadać w prasie, to oni zaraz po Krymie powiedzieli, że nie istnieje w Rosji już coś takiego jak opinia społeczna. Że jest tylko coś, co nazywa się efekt SMI. Efekt SMI to jest efekt mass mediów. Czyli to jest bezwładna masa, którą w pewnych momentach da się mobilizować do 70-80%. I zobaczcie, że to 70-80% to jest tyle, ile mówi się, że wynosi poparcie dla Putina. Czyli to są osoby, które nie są generalnie aktywne, ale w takim momencie, jak trzeba, żeby zewrzeć szeregi i zebrać wokół flagi, to póki co to się udaje. Więc nie tylko strach, ale powiedziałbym, że to jest w pewnym sensie racjonalne. Tyle lat inwestowałeś w coś w swoim życiu, no to teraz po prostu zostaw to takie, jak jest i próbuj przeżyć. I nie wychylaj się. To jedna taka sprawa, bo wspomniałeś o tym, że pojawiają się informacje o jakichś Kanadyjczykach, którzy uciekają i faktycznie to jakieś parę tygodni temu była informacja o tym, że jakaś kanadyjska rodzina pojechała do Rosji, sprzedali całą ziemię, wyemigrowali, po czym chyba dwa dni po tym, jak się tam pojawili, stracili wszystkie pieniądze, bo im bank to zajął. Nie wiem, jak się to dalej potoczyło, ale pewnie nie jest wesoło. Tak, oczywiście to pogłoski, generalnie cały świat chce w tej chwili, czy świat zachodni chce żyć w Rosji, bo gnije, a na zachodzie są prześladowani. To jest trochę tak, jak u nas się też opowiadało o tym, jak strasznie jest w Skandynawii i że uciekają rodziny ze Skandynawii do Polski. W ogóle swoją drogą w podobnym czasie, ja widziałem w Rosji, grzali dokładnie te same te tematy. Nie? Więc to jest taka próba rysowania takiej strasznej dystopii, w której już mężczyzna nie jest mężczyzną, kobieta nie jest kobietą i plus znowu każą nam jeść robaki i niszczy nas LGBT i prawdziwie konserwatywne rodziny mogą żyć tylko w Rosji. To mniej więcej jest taka opowieść. U nas było trochę podobnie, jak w Stanach Zjednoczonych prowadzili tą równość małżeńską. W całych Stanach to się też pojawiły prawicowe narracje, że teraz będą Amerykanie uciekać po prostu, bo tam będą za bardzo uciskani. Ale dobrze, wspomnieliście o tym obaj, o tym takim witaniu kwiatami tych rosyjskich żołnierzy i ja pamiętam, że to było w zachodnim, na zachodnich kontach twitterowych, pojawiały się takie narracje jeszcze przed tą pełnoskalową wojną, że po pierwsze Rosja tam oczywiście nie wkroczy, ale gdyby wkroczyła, no to ci Ukraińcy będą właśnie witać tych rosyjskich żołnierzy z otwartymi ramionami, kwiatami, bo to jest ten sam naród. I mam takie pytanie, czy to było tylko na eksport, czy to się też pojawiało w jakichś tych narracjach wewnątrz rosyjskich? Bo jestem autentycznie ciekaw, czy oni też tam, też w to poszli. Po części tak, bo w ogóle jak sobie popatrzeć, ja teraz nie podam wam dokładnych liczb, ale pamiętam wcześniej, jak czytałem w Rosji, to w ogóle Ukraińcy byli generalnie jednym z narodów bardziej lubianych w Rosji. Przed Krymem oczywiście, nie? Ale lubianych na zasadzie właśnie mniejszych braci, z których można się pośmiać, którzy pojawiają się w kabaretach, którzy zabawnie mówią, u których jest generalnie gorzej, przyjeżdżają do nas do pracy, do Moskwy, tak jak też ludzie z Azji Centralnej czy Środkowej. No już nie mówiąc o tym, że to były też zmieszane rodziny, nie? To do tej pory jak się porozmawia, tak samo jak z ludźmi, którzy pouciekali, a teraz w nowej książce, którą piszę, mam dużo rozmów
i z osobami, które uciekły z Rosji, z dziennikarzami, i z uchodźcami, z uchodźczyniami, które uciekły z Ukrainy. No to opowieść o tym, że ich krewni w momencie, kiedy oni byli w Ukrainie, byli przekonani o tym, że wyzwalają, są czymś na porządku dziennym. To jest, no może nie wiem, czy w co drugiej, ale pewnie tak. Jakbyście teraz porozmawiali z takimi osobami, to generalnie tak jest, że te wątki są częste. Ja pamiętam tak, pierwszy raz to usłyszałem coś takiego. Ja byłem w Petersburgu w momencie, zaraz po zajęciu Krymu. I pamiętam, jak ludzie byli w niesamowitej gorączce, nie? Takiej, nie wiem, biegali po ulicach. Ludzie, którzy wcześniej wydawali się, uważali się za liberałów, mówili mi, co wyście Polacy zrobili z Ukrainą, powiedz, że jesteś za federalizacją Ukrainy, powiedz, jak potwornie kłamią te amerykańskie media i tak dalej. Na uniwersytecie mi takie rzeczy mówiono, a na ulicy pamiętam na przykład, jak siedzi facet gdzieś tam w barze i mówi, mamo, ty nie rozumiesz, my was wyzwalamy, poczekaj jeszcze troszkę, my was wyzwalamy. Potem te same rzeczy, jak byłem na Donbasie, w momencie jak trwała już wojna, ale jeszcze nie pełnoskalowa, to ludzie mi w Marince na przykład, ludzie mi opowiadali te same rzeczy, że gdzieś tam, nie wiem, uciekali czy ktoś na przykład, albo w Doniecku tak samo, nie, że ktoś rozmawia z siostrą w Petersburgu i mówi, wiesz co, strzelacie do nas z gradów, czy rosyjskie wojska strzelają. Ona mówi, nie, to nieprawda. Mówię, no ale słuchaj, no strzelają, mówi ten ktoś. Na co siostra mówi, nie masz racji, ty w ogóle się nie znasz, co to są grady. A on mówi, no wiesz co, no sorry, ale teraz już się znam, bo nie strzelacie. Na co ona zaczyna krzyczeć, nie masz racji, jestem twoją starszą siostrą i masz mnie słuchać. I dokładnie te same rzeczy, teraz jak rozmawiałem z kolejnymi osobami w Bułgarii, w Łotwie, które uciekły z Ukrainy, z Odessy na przykład, też dokładnie te same rzeczy. Czyli ktoś na przykład mówi, rozmawiam z ojcem, zaczęliśmy od tego, że to są rodziny mieszane właśnie, nie? Jeszcze. Opowiada mi rozmówczyni tak, rozmawiam z ojcem, ojciec jest w Moskwie, ja jestem w Odessie, strzelają do mnie i on mi mówi, wytrzymaj jeszcze troszkę, zaraz was wyzwolimy. I swoją drogą jest w ogóle tak, że w pewnym momencie, jak rozmawiam ze swoją rozmówczynią, to ja się orientuję, że ona do Odessy się przeniosła. A przeniosła się dlatego, że w pewnym momencie zorientowała się też między innymi jako aktywistka, że ma podsłuchiwany telefon, nawet mi ikonkę w ogóle w telefonie pokazywała, to sprawdzała. I doszła do wniosku, że dla dziecka lepsze miejsce do życia to będzie Odessa, więc wynosi się stamtąd, po czym ucieka do Bułgarii w momencie, jak zaczyna się wojna, ale ona ma rosyjski paszport i w ogóle urodziła się w Rosji. Wiecie, te wybory, czy my jesteśmy Ukraińcami, czy Rosjanami, to są też w pewnym sensie wybory moralne czy światopoglądowe części tych ludzi. Natomiast ci, którzy pozostali po tamtej stronie, no to wiesz, jeżeli jesteś w stanie powiedzieć swojej córce albo swojemu bratu, my was wyzwalamy, no to jest odpowiedź na to, czy są w stanie wierzyć. No tak, no jak tak, jeżeli tak mówią, to nie mówią tego do mediów, tylko mówią to do najbliższych osób. No tak, no to tutaj mamy taki follow-up question, no bo ja pamiętam, jak w 2013 i 2014 roku, gdy był Majdan i ta pierwsza agresja Rosji wobec Ukrainy, na ta rosyjska wiosna na wschodzie i południu kraju, to pamiętam, że ta propaganda kremlowska bardzo duży nacisk kładła na gejropę, na to całe LGBT i tak dalej. I można było odnieść wrażenie, że jakby oni na serio chyba uważali, że oni chcą wyzwolić tę Ukrainę spod, po pierwsze, faszystowskie hunty z Kijowa, wiadomo, bo to tam sami neonaziści przejęli władzę, a po drugie, przed tym zbliżeniem się, czy jakimś tam stowarzyszeniem z Europą, która im przyprowadzi to całe LGBT, gdzie właśnie, tak jak wspomniałeś wcześniej, tradycyjna rodzina się rozpadnie, w ogóle mężczyzna nie będzie mógł być mężczyzną, kobieta kobietą i w ogóle wszystkie te chochoły. Jakby moje wrażenie jest wtedy, ja to pamiętam, dobrze, tylko po prostu to obserwowałem, no tylko w polskich mediach tak naprawdę, ale moje wrażenie jest wtedy było takie, że oni naprawdę uważają, że prowadzą wojnę z gejami. I że wyzwalają teraz 45-milionowy naród, tak? Spod jakiejś inwazji gejów i jakichś naćpanych faszystów, strasznych neonazistów wręcz z Kijowa. Czyli jakby, no jak walczysz z kimś takim straszliwym wrogiem, który chce w podstawy twojego jestestwa uderzyć, no to walczysz totalnie.
tak? Bo tak by twoim moralnym obowiązkiem jest tych bliźnich, tych młodszych, głupich braci z nad Dniepru wyzwolić, prawda? No, części ludzi tak będzie. Tylko wiecie, oczywiście z analogiami zawsze trzeba ostrożnie, ale okej, po to, żeby sobie właśnie to bardziej wyobrazić, żebyśmy się trochę przenieśli do środka tego świata, no to popatrzcie na ludzi, którzy reprezentują podobne poglądy w Polsce. Ludzie, którzy są zwolennikami Konfederacji, z którą propagandzie kremlowskiej w ogóle częściowo było bardzo po drodze i oni bardzo liczyli na to, że Konfederacja utworzy nowy rząd. Czy ludzie, którzy są zwolennikami PiSu, nie wszyscy będą podzielać te poglądy, to o czym powiedzieliśmy, albo nie będzie to dla nich bardzo istotna rzecz. Nie? Części z nich chodziło o trochę co innego, a w każdym razie nie będą uważać, że my mamy wyzwalać świat, pomimo takich naszych narracji Kościoła katolickiego w Polsce też, że właściwie jesteśmy ostatnim bastionem chrześcijaństwa. To są identyczne narracje, jak to, co pojawia się w Rosji, bo oni też uważają i to już mówią od lat kilkunastu o tym, że są ostatnim bastionem chrześcijaństwa, a w ogóle ostatnim europejskim krajem. To w ogóle oni są Europa, a nie my. My jesteśmy gejropa, oni są Europa, czyli jedyne prawdziwe dziedzictwo. Prawdziwe europejskie wartości są właśnie tam. Dokładnie tak. Więc dla tych, którym potrzebna jest, no nie wiem, taka wyższa temperatura religijna, to oni w to uwierzą. No i to no w związku z tym, jak sobie przypomnimy te wypowiedzi Kadyrowa, od którego dowiedzieliśmy się, że to jest wojna z antychrystem, od Miedwiediewa się tego dowiedzieliśmy. Piesków chyba, jak dobrze pamiętam, też ostatnio coś takiego wspomniał. Więc co pewien czas, szczególnie mam wrażenie, jeżeli chodzi o rosyjską propagandę, jak nie ma za bardzo innego paliwa, no to się wtedy wchodzi w te tony, to jest zresztą bardzo barwne, nie? Takie te tony tych opowieści dystopijnych o tym potwornym świecie na zewnątrz i szatanie, z którym musimy walczyć. Więc dla części tak, a dla reszty czy dla innych, inni będą wchodzić na przykład w taką bardziej opowieść geopolityczną, czyli no tak, na pewno, że starcie cywilizacji, to bez wątpienia. Konserwatywna rodzina bez wątpienia, dla części też na przykład zagrożenie fizyczne, bo to oczywiście, no teraz jak sobie nawet popatrzę na tytuły z dzisiaj, to mamy kolejną informację o tym, że jest już niezbicie udowodnione, że wojnę w Ukrainie, nawet wojną to chyba nazwali już teraz, no bo teraz już można, to rozpoczęły Stany Zjednoczone. No to u nas Leszek Sykulski uważa bardzo podobnie. Jest to takie też można powiedzieć, the follow-up question. Ja też pamiętam, jak przez bardzo długi czas Rosja eksportowała takie narracje, z których wynikało, że Zachód jest bardzo słaby, nic nie potrafi robić, jest militarnie słaby. W ogóle pod każdym względem one były bardzo chętnie podchwytywane przez polską prawicę, bo ja pamiętam, jak to bodajże Błaszczak opowiadał o tym, że jak są zamachy na Zachodzie, to Zachód nic nie robi, tam jakieś rysowanie kredkami po chodnikach jest i tak dalej, i tak dalej. To były narracje rosyjskie i mam takie pytanie, no one się zmieniły pewnie po tym, jak się okazało, że no ten Zachód jednak słaby nie jest, że są sankcje, one są dosyć dotkliwe, że ten Zachód jednak zbroi tą Ukrainę. Czy to było dostrzegalne w tych rosyjskich narracjach wewnętrznych, czy nie bardzo? I że Zachód nie zamarł zimą bez gazu i bez ropy, że nie posypał się gospodarczo, że pod napływem tych kilku milionów uchodźców z Ukrainy nie doszło do katastrofy humanitarnej. Co tam jeszcze miało się stać? A, mieliśmy pozamykać granice wszystkie wewnętrzne, pamiętam to się nie stało. No ogólnie nie stały się wszystkie te rzeczy, które miały się stać, a Rosji idzie doskonale, tylko no nie idzie, tak? Czy tak? No tak, tak. Ja pamiętam nawet, jak jeszcze były informacje o tym, że my zbieramy chrust, Polska zbiera chrust, a w Wielkiej Brytanii ludzie myją się w McDonaldzie, dlatego że nie są w stanie, nie mają pieniędzy, żeby myć się w domach. Rzecz polega na tym, bo tak, bo my sobie wyobrażamy jakąś spójną wizję. To znaczy taką, że mamy jakąś spójną wizję, która trochę się zmienia, czyli że oni narysowali, że na przykład zgniły Zachód jest taki, że zgniły Zachód to LGBT i że zniewieściały i że nie potrafi się bronić i że zdeprawowany i że nie ma już tam prawdziwej rodziny i że to jest tylko tak. Ale rzecz polega na tym, że wiecie, to są takie tory, czy takie frazy, które można przełączać i one jedna drugiej nie wyklucza. To nie jest tak, że
Zachód jest albo bezbronny i nic nie potrafi, bo nie ma surowców i w ogóle to się już skończył. To są w ogóle swoją drogą rzeczy, które ja pamiętam jeszcze w 2008-2009 roku słyszałem, ale wtedy nie w mediach rosyjskich, tylko na takich wewnętrznych spotkaniach. Na przykład był taki kongres globalistyczny, w którym się pojawiało dużo ludzi też z tych kręgów kremlowskich. To wtedy właśnie też o tym usłyszałem i oni wtedy mieli takie noosferyczne teorie na temat tego, że cykle historiozoficzne wskazują na to, że teraz rozpoczął się czas dla Rosji, a Europa się skończyła. Nie? Później dopiero to są rzeczy, które zaczęły pojawiać się w mediach. Ale to jest tak, że z jednej strony mamy opowieść o tym, że ta Europa jest tak słaba, a z drugiej strony jest opowieść o tym, że Europa jest śmiertelnym zagrożeniem. I jedno nie przeszkadza drugiemu. To właśnie na tym to polega. To w ogóle, wiesz, to jest jedno zdanie. W tym momencie, jak się to pasuje, to mówisz to, a w kolejnym mówisz rzecz, która mogłaby to wykluczać i jedziemy dalej. Zresztą, żeby się odwołać do innych przykładów. Zobaczmy, z czego jest budowana ta tożsamość. Ja pamiętam na początku, i to mimo, że tyle lat jeździłem do Rosji, to w momencie, jak zobaczyłem, że ta Rosja, do której jeździłem, się skończyła, że nie ma już miejsca, w którym byłbym w stanie opowiadać o Rosji, nie mówiąc o polityce, że nie ma jakiejś polifonii, która była wcześniej, że już się skończyły, nie wiem, NGOsy, grupy religijne, różnego rodzaju sekty i tak dalej, i tak dalej. To jest ta sekwencja 2012-14, bez wątpienia wtedy. W momencie, jak zobaczyłem, że oni zaczynają lepić, to są naukowcy rosyjscy też o tym pisali, że tworzy się coś nowego, jeszcze do końca nie wiemy, co się sformuje. No i stworzyło się to, co widzimy w tej chwili. Do czego oni próbowali się odwoływać? Próbowali się, czy do tej pory się odwołują? Odwołują się do spuścizny Związku Radzieckiego, spuścizny komunistycznej, odwołują się do wielkorosyjskiego nacjonalizmu i odwołują się jednocześnie do prawosławia. A, i jeszcze z tego Związku Radzieckiego i stalinizmu nawet, bo Stalin w ogóle stał się bardzo teraz w Rosji popularny, bardzo wzrosło poparcie też dla niego, no i pochwała terroru. A jednocześnie z tego Związku Radzieckiego biorą też coś, co nazywało się internacjonalizmem i to jest opowieść o tym, że my szanujemy różne narodowości i kultury. Jak te rzeczy połączyć razem? Jak połączyć to przy okazji, wiedząc o tym, a przecież oni też o tym wiedzą, że religia była w Rosji eksterminowana? Jak się okazuje, da się połączyć. Nie? Czyli da się połączyć to, że również Kościół prawosławny był fizycznie likwidowany, z tym, że odwołujemy się do prawosławia i Związku Radzieckiego, który był wielkim okresem w historii, i Stalina jako ojca narodu. Wszystko razem. No to skoro o tych rzeczach możemy mówić jednocześnie, a to rzeczywiście są narracje, w które duża część ludzi wchodzi, to znaczy, że jednocześnie możemy mówić też o tym, co jest na zewnątrz, czyli jednocześnie Zachód jest jednym z najstraszniejszych wrogów na świecie, jakich sobie możemy wyobrazić, i jednocześnie Zachód jest bezbronny, nic nie potrafi. Czyli takim wspólnym mianownikiem tych trzech filarów tej tożsamości, o którym powiedziałeś, jest po prostu naszyzm i nasza wielkość. My jesteśmy silni, potężni, nas się mają bać. Ja pamiętam, że w licznych reportażach i książkach o Rosji właśnie czytałem wielokrotnie, tak, że o tym dość powszechnym, jakoby, może to zaraz potwierdzisz lub nie, przekonaniu, że nie muszą nas lubić, mają się nas bać, mają nas szanować, mamy być silni. To jest jakby najważniejsze. No i jeżeli ktoś wierzy w coś takiego, no to nie może się pogodzić na przykład z porażką w Ukrainie. Czy oni są w ogóle w stanie, czy widzisz w ogóle jakąś przestrzeń na to, żeby w tej ich propagandzie jakąś przestrzeń na czasy po wojnie? No bo ta wojna kiedyś się skończy, nie wiem jeszcze jak, ale powiedzmy, że nie wiem, pod koniec tego roku obie strony będą tak zmęczone, że po prostu podpiszą pokój i ustanowią nową granicę tam, gdzie w danym momencie będzie stał front. Czy oni w ogóle są na to gotowi? Te miliony Rosjan, które wierzą w to, że oni są skazani wręcz na jakąś dziejową misję poszerzania, zbierania ziem ruskich, cudzysłów, i na ten wielkorusyzm, i na ten wielki, nabycie tym imperium, którego wszyscy będą się bali? Czy są jakby w stanie później żyć w świecie, gdzie tego to nagle zniknie i tej wojny nagle nie będzie? Ona będzie tam, wiemy, z Zachodem kolektywnym trwała dalej. Za chwilę cię spytam o to, jak ta wojna z kolektywnym Zachodem wygląda dokładnie w tej propagandzie, ale czy takie coś w ogóle jest możliwe? To jest możliwe, tylko ja mi sobie trudno wyobrazić teraz, żebyśmy wrócili do, nie wiem, nawet jak to nazwać, jakiejś stabilizacji, powiedzmy. Trudno tu mówić o normalności, nie? Ale powiedzmy, że ten konflikt zostanie zamrożony i to się zatrzyma i życie zacznie się toczyć takim dawnym trybem, jakby 24 lutego nie było i właściwie jakby Krymu też nie było. To jest niemożliwe. Wydarzyło się tyle rzeczy,
że zamrożenie konfliktu w tej chwili tutaj niewiele zmieni. Ja generalnie jestem ostrożny, jeżeli chodzi o generalizację dotyczącą jakiegokolwiek narodu, ale w tym, co powiedziałeś, że Rosjanie są przekonani, że trzeba być agresywni, mają nas się bać. Tak, to rzeczywiście to jest rzecz, od kiedy jeżdżę do Rosji, to jest rzecz bardzo częsta. To znaczy nawet w momencie, jeżeli ta opowieść nie była opowieścią skierowaną, nie wiem, w moją stronę jako agresywną, jako jakiegoś rodzaju zaczepka, to jest generalne, no takie kolonialne przekonanie, dlatego oni tak alergicznie też reagowali od dawna na słowo postkolonializm w ogóle. To jest coś, od razu przerzucają, mówią to wy. To znaczy, to mówią, że Europa kolonizowała, bo my co robimy? My tylko wyzwalamy i niesiemy cywilizację. Bo to jest tak, jak sobie wyobrazimy, jak mówimy o Rosjanach albo inaczej, o obywatelach Rosji, no to pomyślmy, o kim my właściwie mówimy. Przecież my mówimy też o ludziach, którzy są z tych podbitych narodów. Tylko że oni w tej chwili posługują się tą tożsamością, która jest tożsamością tego wielkiego państwa, którego miano by się bać. Zresztą na tej samej zasadzie, jak sobie pomyślimy, kto też mordował w Buczy, kto jest na froncie w Ukrainie, to przecież też, jak wiemy, tam, gdzie była najbardziej intensywna mobilizacja, to jest Dagestan, Czeczenia, Buriacja, nie? Czyli stamtąd ludzie jadą. Jak zresztą spotykałem się też na przykład z osobami z Jakucji, z Buriacji, to ostatnio, w tym roku, mówiły mi na przykład, że zaczynamy sobie zdawać z tego sprawę i ludzie zaczynają u nas rozumieć, że wysyłają naszych chłopców, naszych mężczyzn na front, którzy giną albo wracają kalekami, i zabierają nam surowce, którym finansują tę wojnę. Zresztą jak byłem w Buriacji, to też na takie narracje antyrosyjskie trafiałem. Wiecie, jest coś takiego, tylko że to jest tak, że tego się nie słyszy od razu. Tego nie słyszy na przykład moja znajoma, która była Rosjanką i która pomagała mi w obrabianiu rozmów i wywiadów, albo spisywała zjazd na przykład też szamanów, którzy próbowali się zjednoczyć, oczywiście się pokłócili, im z tego nic nie wyszło, w UNUD. To ona mi mówiła, że ja sobie sama nie zdawałam sprawy z tego, że nazywają nas Białym Carem. Czyli jest taka opowieść o Białym Carze, jest taka opowieść o kolonizacji, tylko że to są rzeczy, które tlą się pod spodem. Więc z jednej strony mamy jakąś jednak świadomość tego, że ja jestem też ofiarą, a nie jestem oprawcą i nie jestem tylko najeźdźcą, no ale z drugiej strony to, co możesz zrobić, to sobie wybrać świadomość wielkiego mocarstwa, czyli najeźdźcy, tylko teraz już go tak, wtedy go już tak nie nazwiemy. I w tym momencie rzeczywiście zakładamy, że nas po prostu trzeba się bać i to opowiadamy z dumą. Pamiętam, jak kiedyś, to było dawno, dużo przed, tak, jeszcze przed Krymem to było nawet. Rozmawiałem z panią, która była działaczką polonijną, zajmowała tam wysokie stanowisko. Pokazywała takie jakby prywatne muzeum, które zrobiła, którym opowiadała o losach między innymi swojego ojca, który był w łagrze. Opowiadała o tym, że osoba, z którą był, czy jego żona też trafiła do łagru, on potem z tego łagru wyszedł, ożenił się raz jeszcze, a potem nagle okazało się, że ktoś zadzwonił do drzwi i ona to sama pamiętała jako mała dziewczynka i to była dawna żona, która okazało się, że w tym łagrze jednak przeżyła i liczyła, że oni będą razem. Na wyrębach gdzieś straciła nogę. I oczywiście dramat ogromny, bo to jest taka zupełnie nie do rozplątania historia. On chciał zorganizować jakieś leczenie, jej oczywiście nie po to tam przyszła. I opowiada taką bardzo poruszającą historię moja rozmówczyni, pokazując, w jaki sposób ten system wszystkich mieli, nie? Ten wielkomocarstwowy system wtedy radziecki. Pokazuje fufajkę, taką, w jakiej chodził jej tata, pokazuje walonki, które gdzieś tam wiszą w tym muzeum i tak dalej. A potem na końcu przy jednej ścianie dochodzimy, patrzę, tam jest jakaś mapa, samolociki i ona tak podchodzi i mówi z taką dumą, tak, a to jest mapa, która pokazuje, że myśmy wyzwolili Europę, a Amerykanie na tym tylko zarobili pieniądze i pokazywała, jak tam latały samoloty i tak dalej. Nie? Czyli nagle ona najpierw z tej opowieści ludzi, którzy byli zamykani w łagrze, akurat w jej przypadku z powodu, no była akcja polska, nie? Czyli z powodu tożsamości polskiej, no bo zamykano z powodów albo przynależności religijnej, albo etnicznej, albo innego rodzaju i to były już konkretne zamówienia, ile w stalinizmie w łagrach potrzeba było gdzie ludzi i opowiada o tym wszystkim i ona jakby to w ogóle buduje bardzo mocno jej tożsamość, a potem mówi z dumą, myśmy wyzwolili.
myśmy, czyli kto? Czyli ten Związek Radziecki i ten sam Stalin. Jakby po prostu podchodzisz do innej ściany i zaczynasz przyjmować zupełnie inną narrację. I to jest trochę coś takiego. No dobra, ale miałem też powiedzieć, jakie widzę perspektywy. Powiedziałbym tak, że ja w dalszej perspektywie w ogóle to jestem przekonany, ciągle podtrzymuję to, że tak jak nazwałem swoją książkę Szuga krajobraz po imperium, że to jest rozpadające się imperium kolonialne i tak jak czytałem na przykład u Antunesa o Portugalii, która się rozpada, miałem wrażenie, że czytam o Rosji. Nie? To już było w Gruz 200, w Znienawidzonym, Ładunek 200 Bałabanowa, filmie Znienawidzonym też przez Rosjan, to gnicie jest pokazane i to są podobne rzeczy, jakbyśmy się przyjrzeli temu, jak w ogóle rozpadały się właśnie te państwa kolonialne. Też właśnie z tego powodu, że straciły też jakieś paliwo ideologiczne. Tam też było przekonanie o tym, że musimy pokazywać siłę i musimy przestać się bać. I w Rosji jest szansa na to, że to się w pewnym momencie zmieni, choćby dlatego, że część z tych ludzi przestanie się nazywać Rosjanami. To się da robić. No powiedziałem wam o tym, że ludzie robią to teraz, mówiąc jestem Ukraińcem, albo rozmawiam z człowiekiem, który to kiedyś był zwolennikiem Putina, wysoko postawionym i spotykałem się z nim w Estonii, ma obywatelstwo Estonii i mówię o sobie też jako Estończyku. Ktoś inny, który uciekł z kolei do Ukrainy, też jeden z bohaterów mojej książki, profesor, posty robi tylko po ukraińsku w tej chwili, ale sam mówi, że jest z Syberii, czyli mówi, moja tożsamość jest syberyjska. Da się przyjąć innego rodzaju tożsamość, albo da się pewnie też przepracowywać tożsamość rosyjską, nie wiem, no Niemcy to robili, nie? Tylko, że do tego, żeby to się wydarzyło, no to jednak trzeba wyraźnie przekonać, że agresja się nie opłaca i Rosjanie musieliby być moim zdaniem jednak upokorzeni, nie wiem czy do samego końca, ale tak upokorzeni, żeby było widać, że ta narracja zwycięska i to wyzwalanie jest czymś, co w ogóle kompletnie się już nie klei. A na to póki co nie widzę teraz perspektyw, a jeżeli to się z kolei nie stanie, to zagrożenie, które mamy, będzie czymś, co będzie wisiało dalej nad nami. Bo ty powiedziałeś bardziej o tym, czy możliwe jest, żeby ludzie... Jakby, żeby Rosja się zdekolonizowała i być może rozpadła na jakieś inne kraje. Ale by tam chodziło mi troszeczkę bardziej też o to, czy umiesz sobie wyobrazić, że Sołowiow, Margarita Simonian, ten Guruliew, czy tam Gurulew, że wyjdą w tym programie, pierwszym kanale i powiedzą, słuchajcie, wojna się skończyła, na stałe czasy pokoju, jest okej. Okay. Czy to jest możliwe? Jak codziennie namawiają do ataku nuklearnego na jakąś zachodnią stolicę i tam mówią o eksterminacji całych narodów? Czy jeżeli jakiś pokój jakikolwiek by nastał, czy umiesz sobie wyobrazić, że Sołowiow normalnie prowadzi program, gdzie nie nawołuje do mordowania ludzi, mówi, że no bo nie ma co, bo czasy to... Tak, mogę to sobie wyobrazić. To znaczy ja w ogóle jestem przekonany, że jeśli chodzi o tę władzę, to oni są zdolni do bardzo różnych rzeczy w zależności od tego, co uznają po prostu, że bardziej im się opłaca, żeby utrzymać władzę. To o to głównie chodzi. Pomijając oczywiście ludzi, którzy być może naprawdę wierzą, że walczą z antychrystem czy szatanem, tam też mogą tacy się pojawić, to generalnie kalkulacja jest taka, więc mogą wydarzyć się rzeczy nawet nielogiczne z naszego punktu widzenia, no bo nie wiem, nie tylko Donbas, ale ta pełnoskalowa agresja była czymś, czego ja też się nie spodziewałem, bo wydawało mi się, że to jest jakby z punktu widzenia kraju bez sensu, nie? No ale to wydarzyło się, bo gra idzie o to, żeby utrzymać władzę. Jeżeli dla utrzymania władzy okaże się, że nie wiem, no, atak na jakiś konflikt otwarty z NATO też wydaje się bardzo mało prawdopodobny. Aczkolwiek znowu, jeśli byłoby tak, że oni skalkulowali, że to jest w ogóle opcja realna na utrzymanie władzy, bo tam nie ma innego wyjścia, to znaczy albo utrzymujesz władzę, albo spadasz, albo giniesz, to pewnie i to jest możliwe. Więc jeżeli z kolei byłoby tak, że oni uznają, że dla utrzymania tej władzy Sołowiew ma wyjść i powiedzieć, wszystko jest okej, to są w stanie to zrobić, bo furtek do tego jest ileś. Powiedzą, no jak? No przecież myśmy tylko mówili, że mamy wyzwolić że mamy tylko bronić Rosjan i naszych terytoriów. Ukraińcy niech robią co chcą. Chcieliśmy im pomóc, nie chcieli, chcieliśmy ich uratować przed Europą i szatanem, nie chcieli tego zrobić, no to niech sobie teraz sami radzą. Najważniejsze, że nasi ludzie gdzieś tam zostali wyzwoleni, że mamy jakiś kawałeczek, tak sobie dorysowaliśmy na mapie, jakiś kawałek terytorium, no i będą opowiadać, że generalnie to były cele spoceparacji, nic więcej. I to zabezpieczyli. To, że oni w międzyczasie mówili, że potrzebny jest jakiś pas albo bufor na przykład, to, że opowiadali bardzo wiele innych rzeczy, to też nie ma wielkiego znaczenia, no bo takich rzeczy kompletnie sprzecznych już też było ileś. To też jeszcze przed 24 lutym pamiętam, że chodził taki mem w Rosji, gdzie siedzi facet, który trzyma się za głowę przed telewizorem
i mówi: Turcy, Ukraińcy, Francuzi, nie rozumiem już, kogo mam nienawidzić, nie? Dlatego, że te rzeczy się zmieniały. Czyli to jest tak, że raz ktoś dla nas jest śmiertelnym wrogiem, za chwilę okazuje się, że już nie, że właściwie jest okej. Więc technicznie to jest do zrobienia. Tak, to się da zrobić oczywiście. Da się nagle to odtrąbić i powiedzieć: szatan jednak się schował, NATO jednak się uspokoiło, bierzemy się teraz za co innego. Tylko że problem polega na czym innym. Moim zdaniem. To znaczy na tym, że jeszcze przed Krymem i przed wzrostem nastrojów nacjonalistycznych, bo one też zostały rozgrzane mocno, bardzo wyraźnie w 2013 roku i to było widać po też sondażach rosyjskich, to był taki wtedy pik, to przed tym już było widać, że w Rosji wyczerpuje się jakaś ideologia czy właśnie oferta dla Rosjan. Bo wcześniej to była oferta konsumpcyjna. Po prostu. Mniej się jednak mówiło, pomimo tego, że co pewien czas się mówiło, że nas się boją, to rzeczywiście było, ale istotniejsze to nie była narracja dominująca. Rzeczy, które teraz nam się wydają oczywiste, ja ostatnio sobie przypominałem, że one wydawały, ja myślałem, że nie wierzę własnym uczom, jak usłyszałem zgniły Zachód, jak mówią w rosyjskich mediach. Bo ja pomyślałem, ja znam te rzeczy tylko ze Związku Radzieckiego. Więc to nie było tak, to warto sobie też to powiedzieć, nie? Że to są rzeczy, które teraz nam się wydają oczywiste, a jeszcze 10 lat temu czy kilkanaście to były rzeczy, które były marginesem tylko narracji. To, co stało się teraz taką narracją większościową. Potem pamiętam, że w roku 2016 pojawiło się w rosyjskiej prasie centralnej takie nagłówki o tym, że skończyła się era konsumpcji, zaczął się wiek żelazny i że teraz już tak będzie. Po prostu już, zapomnijcie, nie? O szybkich pociągach, o technologii, o wczasach w Turcji. Oczywiście, że te rzeczy dalej jakoś są, ale to już nie jest podstawą tej opowieści. I teraz spójrzcie, jeżeli wyobrazilibyśmy sobie, że rzeczywiście ten konflikt jest zamrożony i to ma zmienić narrację, to czym Rosjanie mają dalej żyć? Co mają dalej dostać? I tutaj mam wrażenie, że pojawia się realny problem, bo deal ze społeczeństwem, to co Putin zaproponował, to powiedział im: nie będziecie mieli lichych 90., tych złych lat 90., takich w jego opowieści, czyli czasu anomii, czasu, który rzeczywiście, jak rozmawiałem z ludźmi, to w wywiadach biograficznych też w moich badaniach, wychodzi to, że powtarzają się stałe frazy. Lichie 90. właśnie i czas spadających samolotów, czas strzałów na ulicach, czas tego, że możesz przeciąć idąc po ulicy, kula może w ciebie trafić, bo poszedłeś nie tą drogą, co trzeba, czyli jakichś takich przypadkowych śmierci. Czas ludzi wypadających, biznesmenów wypadających z okien, z parapetów, czas mafii, czas zamachów bombowych, czas terrorystów i strachu przed islamem. I tak dalej, i tak dalej. I Putin powiedział: tego, zabieram wam wolność, bo to i tak gównokracja, diermakracja, to nic nie warte, ale za to nie będzie powrotu do tamtych czasów, będziecie mieć stałe wypłaty i tak dalej. I spójrzmy, w jakim momencie jesteśmy w tej chwili. Jeżeli zabierzemy sobie tę narrację wojenną oraz narrację religijną, czy taką parareligijną i straszeniem szatanem, no to jak nagle sobie to opadnie, to co się wyłania pod spodem, to zamach bombowy dopiero co mieliśmy, straszenie islamem, zagrożeniem islamem bądź realne zagrożenie przez islamistów mamy. Samoloty jeszcze raczej awaryjnie lądują niż spadają, ale z powodu sankcji wiemy, że kondycja lotnictwa cywilnego w Rosji jest fatalna. O emerytury rzeczywiście bardzo dbają, ale jeżeli chodzi o wypłaty, no na przykład 2/3 kredytów okazało się w Rosji w tym roku jest odrzucane i ludzie nie są w stanie ich brać. Strzały na ulicach, bardzo proszę, po prostu każdego dnia dzisiaj mam to samo. Dzisiaj akurat czytałem, że ktoś otworzył ogień w wulkanizacji, bo coś mu się nie spodobało i postrzelił blacharza, który tam przechodził na przykład. Nie, przez cały czas to są konflikty gdzieś tam na parkingu. Ktoś źle zaparkował i ktoś do kogoś strzelił. Plus porachunki kryminalne, które się też pojawiają. Czyli wszystkie te rzeczy i Gruz 200, ostatnia rzecz, taka rzecz, której Rosjanie nienawidzili właśnie tego filmu, czyli te zwłoki i ta wojna, wszystko to z lat 90. do nich wróciło i to w formie wyolbrzymionej, o wiele intensywniej niż wtedy.
No, dopiero zaczną się strzelaniny na ulicach, jak te setki tysięcy zdemobilizowanych żołnierzy wrócą z frontu, nie? Tak. Przeskoczymy teraz właśnie troszeczkę, bo tam było o demokracji, o szatanie, co nas doprowadzi do tematu wyborów, bo mamy w tym roku taki pakiet dosyć istotnych wyborów, bo są wybory do Europarlamentu i wybory, no, w Stanach Zjednoczonych będą prezydenckie. Czy one są, jak o nich się mówi tam w Rosji? Jak te narracje wyglądają, na czym tam się skupiają? Moje zdanie jest takie, że pewnie więcej się mówi jednak na temat wyborów w Stanach Zjednoczonych niż na temat eurowyborów, bo one są takie troszeczkę, nie wiem, może efemeryczne bardziej dla nich, no ale mogę się mylić, także oddaję głos. No, jeżeli chodzi o te narracje propagandowe, to rzeczywiście wybory do Europarlamentu to nie jest taki temat, którego oni byliby w stanie wiele użyć. Więc w nagłówkach tego też mało jest. Jeśli okazałoby się, że gdzieś będziemy mieli partie skrajne, partie nacjonalistyczne, które by miały nadspodziewanie dobry wynik, to oczywiście oni o tym napiszą i będą z tego bardzo zadowoleni. Jak sobie popatrzymy na takie gazety, na przykład jak Wzgliad, czyli takie, które też próbują, te teksty próbują budować jakiś taki, powiedzmy, zarys jakiejś analizy geopolitycznej, to tam nawet pojawiają się takie bardzo otwarte narracje na temat tego, że w Europie im gorzej, tym dla nas lepiej i że generalnie każde nacjonalizmy są dobre. Co więcej, pojawiały się też takie teksty, w których mówiło się zupełnie otwarcie o tym, że Rosja musi wspierać wszystkie takie właśnie partie nacjonalistyczne i że tym, co daje szansę, jest rozbicie jedności Europy. Zresztą takie były też komentarze po wyborach w Polsce zaraz, tuż przed ogłoszeniem wyników w wyborach i po, kiedy oni jeszcze mieli nadzieję, że PiS jednak sformuje koalicję z Konfederacją, a potem się okazało, że już nie. No to jest osobny temat, który można byłoby rozwijać. W każdym razie oni też mówili o tym, że im Polska bardziej nacjonalistyczna, tym dla nas lepiej, dlatego im bardziej eurosceptyczna, tym dla nas też lepiej, dlatego że jest w stanie rozbić w ten sposób jedność europejską i generalnie nawet mówiono, im bardziej oni to nazywają rusofobiczna, to tym też dla nas lepiej, jeżeli jest otwarcie rusofobiczna. To oni uważali za sygnał pozytywny, w tym sensie, że uważali, że te narracje nacjonalistyczne są narracjami, które po prostu są nieefektywne na arenie europejskiej, a poza tym właśnie rozbijają solidarność Europy. W Stanach Zjednoczonych, no oczywiście to jest rzecz, na której oni się skupiają bardziej. Natomiast to też nie jest teraz tak, żeby to były nagłówki, które się pojawiają gdzieś na górze stron internetowych. Teraz Stany Zjednoczone aktualnie występują jako organizator zamachu w Krokus City Hall, zleceniodawca. Albo pisze się, że to zrobiły Stany Zjednoczone, albo pisze się, że zrobiły to służby anglosaskie, albo pisze się, że osobiście Biden to zlecił i jest za to odpowiedzialny. I to mówię, to są wszystko nagłówki z kremlowskich mediów, tych państwowych, a nie jakieś wpisy z czeluści Telegramu. Tylko to są tytuły. Natomiast wcześniej, czyli przed tym zamachem, to było tak. O Bidenie opowiadano albo i głównie podkreślano to, jak jest stary, niedołężny i że nic nie ogarnia. Wszystkie nagłówki o tym, że gdzieś się potknął, albo że się przejęzyczył, albo że, jak pisano, przywitał się z widmem, czyli podał rękę pustce, dlatego że gdzieś wyciągnął tę rękę, a ktoś stał kawałek dalej. No to wszystkie te rzeczy bardzo skrupulatnie albo opisywano, albo przeinaczano i eksponowano na jedynkach. Donald Trump natomiast, to już ta narracja nie jest do końca jednolita, czyli pojawiają się dwie. Pierwsza narracja to jest taka, że właściwie czy Biden, czy Trump nie ma wielkiej różnicy. I to jest narracja takiej opowieści, że generalnie wróg to wróg. Natomiast druga narracja, która się pojawia, to jest narracja taka, że z Bidenem da się dogadać. Oczywiście oni też bardzo chętnie cytują też wypowiedzi Trumpa, który mówi, że jak dojdę do władzy, to w ciągu chwili po prostu tak, pstrykając palcami, rozwiążę konflikt w Ukrainie, ale nie powiem wam jak, bo nie mogę powiedzieć. To są też wszystko takie rzeczy, które się na jedynce gdzieś pojawiają.
Oczywiście on, Trump, z różnych powodów, pomijając to jakieś realne być może powiązania z Rosją czy ze służbami, bo mówi się o takich śladach, ale no, to możemy sobie pogdybać, no chyba, że wiecie więcej, no to ja tylko mogę tu się też kierować jakąś intuicją, że coś tam pod spodem pewnie jest, a na pewno Rosji gdzieś, oczywiście, że się opłaca i że oni bardzo liczą na to, że jednak Trump wygra, no ale oprócz tego to tak czy inaczej w tej narracji wiadomo, że Biden będzie bardziej znienawidzony, bo się nazywa liberałem, a w ogóle generalnie nienawidzi się liberałów, a jeśli ktoś odnosi się w jakiś sposób do konserwatyzmu, to generalnie okej, a biorąc pod uwagę, że jest nie wiadomo na ile będzie dalej wspierać Ukrainę, no to tym bardziej okej. Ale to poczekajmy jeszcze trochę, bo na pewno ten temat wyjdzie mocniej na nagłówki, ale w ostatnim czasie to jest tego niewiele. No właśnie, a czy mówią na przykład w ogóle, no bo wiem, że Polska zajmuje dość ważną pozycję w rosyjskiej propagandzie, jesteśmy przedstawiani jako kraj opętany rusofobią, prawda, taka marionetka gdzieś tam tych Amerykanów, Anglosasów, no tu chciałoby się za Leszkiem Sykulskim powiedzieć zderzak strategiczny, to pewnie nie przypadek, że Sykulski tak mówi, ale że wydaje mi się, że najczęściej chyba jako marionetka, prawda, że taki przydupas Amerykanów, który tam szczeka na tą Rosję i nawet nie wie, że może mu się krzywda z tego powodu stać, ale czy w ostatnim czasie jakoś te bieżące wydarzenia w Polsce są tam szczególnie przedstawiane? Na przykład no, fakt zmiany władzy, na przykład przejęcie TVP przez nowy rząd, albo protesty rolników, albo na przykład przejęcie prokuratury. No bo wiemy, że tak, wiemy, że propaganda PiS-u i Rosji była pod wieloma względami tożsama. To ty już powiedziałeś i ja ci też pamiętam, że zacytowałem w mojej książce w tej kwestii, prawda, że one są, jeżeli chodzi o obraz świata, są do siebie bardzo, bardzo podobne. I ja tam jakby pokazałem na cytatach, że tak rzeczywiście było, były praktycznie identyczne, tylko takie drobne różnice, że tam u nas nie ma tego pierwiastka imperialnego na przykład, a u nich jest i u nas to nie jest takie uduchowione, a u nich jest i tak dalej. No i na przykład propaganda pisowska nie miała zupełnie problemu z tym, żeby przez 8 lat mówić, że jaki tam autorytaryzm, jaki reżim, w Polsce jest demokracja, tylko stracili władzę i zaczęto naprawiać to, co oni zniszczyli, to nagle, o Boże, stalinizm. No więc, czy propaganda rosyjska w ogóle poświęca temu jakąś uwagę, bo że Polsce ogólnie poświęca, to ja wiem, ale czy tym sprawom? Najbardziej poświęcała rzeczywiście wynikowi wyborów, bo tu naprawdę przybrzmiewało przez to duże rozczarowanie. Oni wcześniej bardzo mocno grzali temat Polski. Każdego dnia się Polska pojawiała w nagłówkach. To do tego za chwilę wrócę. Z takich nowszych rzeczy to tak, o rolnikach rzeczywiście pisali, ale niewiele. To znaczy to głównie było tak, że mówiło się... No, mówiło się po prostu, że są protesty i mówiło się, że skończyła się miłość polsko-ukraińska, no, czyli takie oczekiwanie, że będą jakieś pęknięcia i zgrzyty, to jest jasne, że to było czymś, co im bardzo pasowało. Wiadomo, oczywiście było zdjęcie traktora i informacja o tym, że polscy rolnicy błagają Putina o pomoc, to się pojawiło. Było też cytowanie Kaczyńskiego, nawet taki tytuł pamiętam, polityk Kaczyński, problemy Ukrainy nie powinny rujnować polskich rolników, po pełnym otwarciu granicy polscy rolnicy przestaną istnieć i o właśnie tutaj mam nawet, bo protestujący zwracają się często na swoich plakatach i transparentach do Rosji, wielbiąc rosyjskiego prezydenta Władimira Putina i prosząc go o interwencję. To jeśli chodzi o te protesty, to właściwie tyle. Jeśli chodzi o wyniki wyborów z kolei, bo później rzeczywiście, jeśli chodzi o media, sądownictwo, to te rzeczy się pojawiały, ale to już nie jest temat, który jest mocno eksploatowany, bo to jest tak jakby, że już pozamiatane, co się stało, to się stało, no i jakby przestajemy się tym na razie zajmować. Ale pamiętam ten moment, w momencie, jeżeli był exit poll, to pojawił się taki właśnie tytuł: opozycja w Polsce zdobyła większość w wyborach parlamentarnych i pojawił się na przykład taki też tytuł: polskie rusofoby będą sobie nawzajem przeszkadzać. Wszystko wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość nie utworzy nowego rządu. Co to oznacza dla Rosji? Nie ma wątpliwości, że Donald Tusk po powrocie na stanowisko premiera spróbuje naprawić stosunki polsko-ukraińskie. I dalej pisano o tym, że właśnie była też taka opowieść, nie udało się. W Polsce zmieniła się władza,
to źle, wraca Tusk, w miejsce rusofobów przychodzą euroentuzjaści i dalej pisali coś takiego. To jest rzeczywiście bardzo charakterystyczne też dla tego, w jaki sposób oni myślą. Z wszystkich partii najbardziej nienawidził nas PiS, bo jesteśmy dla nich bezpośrednim konkurentem w budowie świata konserwatywnego. Przyznajmy, pisowski projekt konserwatywny jest specyficzny, włącznie z zakazem aborcji. Niechby taki pozostał, to dla nas bardzo dobrze, to takie polskie. Partia Prawo i Sprawiedliwość zajęła w wyborach pierwsze miejsce, no i dalej jak wiemy już, co się stało, czyli że nie zdołają uformować rządu. Największe rusofoby Europy przechodzą do opozycji. Dlaczego? To bardzo zła wiadomość. Po pierwsze dlatego, że PiS u władzy w Polsce gwarantował utrzymanie skrajnie głębokich podziałów w całej Unii Europejskiej. Warszawa płaciła kary, nakładano na nią sankcje, Polska była uważana za chore dziecko Europy, żarli się ciągle z Brukselą, a w naszym interesie jest, by takich awantur było jak najwięcej. Tymczasem Tusk będzie działać odwrotnie, wróci miłość, całusy z Komisją Europejską, mohamrową rusofobię PiSu, zastąpi solidarnie realizowana polityka europejska. I w ogóle jeszcze kończyli ten tekst, mówiąc, niestety nie udało się, albo kolejna opcja to jeszcze była Konfederacja, bo na nią najbardziej liczyli. Myśleliśmy, że uda sformować się rząd, że uda się sformować rząd tych dwóch partii konserwatywnych, niestety nie udało się. Taka była puenta. Ja mam pytanie, to jest... To co tam, że ty przeczytałeś, to było jakiś ogólnodostępny portal, czy to jakieś niszowe? Bo autentycznie ciekaw jestem. Nie, to nie jest niszowe. Ja w ogóle nie cytuję niszowych rzeczy generalnie. Tam czasem mi się zdarzało kiedyś na początku z Telegramu czytać jakieś rzeczy. Okej. Ja musiałbym, chyba to była RIA Nowosti. Ja to mam w ogóle w zrzutach ekranu, czyli zaraz w momencie, jak to się wydarzyło, jakby sobie u mnie na Facebooku nawet popatrzeć po dacie, to można zobaczyć albo RIA Nowosti, albo albo Wzgliad, czyli to są centralne redakcje. To nie jest żadna niszowa rzecz. Bo wiesz, chodzi mi o to, że tam całkiem wprost i otwarcie napisano, o co chodziło Rosji, że im bardzo zależało na tym, że PiS dalej rządził, bo PiS gra na podziały w Europie. To dlatego pytałem, bo mi się to wydawało po prostu fascynujące, tak, że można tak otwarcie. To jest świetny argument, bo często przecież, zwróćcie uwagę, na pewno się z tym obaj spotkaliście. Często jest tak, że gdy się z kimś dyskutuje, się mówi, no ale wiesz, ale ta Rosja tam gra zawsze na te podziały, no i że ten PiS, nawet jak tam nie lubił tej Rosji, no bo chyba nie lubił, tak? No to nawet jak nie lubił tej Rosji, no to generował te podziały, więc dla Rosjan to zawsze było dobrze, to wielokrotnie się słyszało, oj, to tam jakaś taka szuria i tak dalej, jakieś teorie spiskowe, no to masz tutaj Rosjan, którzy wprost ich rządowa propaganda mówi, że PiS dla nas był lepszy, bo skłócał Polaków z Unią Europejską i tam wewnętrzne sankcje i tak dalej, a teraz wróci polityka całusów z Komisją Europejską Donalda Tuska i to będzie oczywiście dla Rosji problem. No, przepraszam, jakby jeżeli coś chodzi jak pies, szczeka jak pies, a na końcu mówi, że jest psem, no to chyba jest psem, choć gadającym. Okej, ale dobra, ale psem, no jednak, tak? Czy da się jaśniej? No nie wiem. To są wszystko cytaty wcale nie niszowe. Właśnie tak, tam na mnie to też zrobiło wrażenie. Jeszcze właśnie jak zobaczyłem to zdanie, nie udało nam się, to tym bardziej. Tak. Nie udało nam się. No tak, to od razu można by spytać, czy w 2015 właśnie im się udało, biorąc pod uwagę, jaki mieli udział w aferze mailowej, taśmowej, przepraszam. Słuchaj, to tak mniej więcej dosyć szybko wyczerpaliśmy tematy, z którymi chcieliśmy do ciebie przyjść. Może jeszcze tylko pytanie takie, tak tutaj pozwolę sobie złączyć trochę dwa pytania. Czy jest jeszcze dla Rosjan, już trochę o tym mówiliśmy na początku może, ale czy teraz, po tych dwóch latach wojny, po tej rzezi, z tymi gruzami 200, z tyłu, no problemami gospodarczymi, tak powiem eufemistycznie, czy jest jeszcze możliwość, żeby oni się z tej sieci propagandowej w ogóle wyrwali sami? Czy po prostu zewnętrzne zdarzenie, czy na przykład porażka na froncie, albo jakiś przewrót pałacowy, albo totalne takie załamanie gospodarcze, może ich tylko z tego wyrwać, no bez ich własnego udziału, że tak powiem, aktywnego. Tylko duże wydarzenie może coś zmienić w tej chwili. To znaczy, na tyle głębokie są represje, na tyle mamy gigantyczną, to będzie w podręcznikach historii też bez wątpienia, falę migracji z Rosji. Wszystkie redakcje w jakikolwiek sposób niezależne się wyniosły na zewnątrz. W Rosji w tej chwili można być zamkniętym za wszystko. No zobaczcie nawet, jak wyglądały po tak zwanych wyborach Putina ostatnich, wygranych, jak podczas tych wyborów wyglądał protest. Protestem było to, że przychodzisz o określonej godzinie w jednym momencie do komisji wyborczej.
bo było już jasne, że cokolwiek zrobisz poza tym, na przykład jak wyjdziesz nawet z pustą kartką, to też mogą cię za to zamknąć, ale okazało się, że nawet to, bo to też powiedziano jasno i to w tej propagandzie rosyjskiej też o tym pisano bardzo wyraźnie, że przyjście, nawoływanie do przyjścia o określonej godzinie do komisji wyborczej może być też traktowane jako przestępstwo, może być, i to dalej pojawiały się różne interpretacje, uważane za nawet terror. Czyli to jest tak, że w tej chwili możesz trafić na przykład 20 lat za wszystko, a wystarczy, nawet jak trafisz na 3 lata, to jak widzimy po przykładzie też Nawalnego, no to wystarczy, żeby cię wykończyli. Nawet cię nie muszą truć. No wystarczy, że cię podtrzymają na przykład w karcerze dłuższy czas i ci zrujnują organizm. I to są rzeczy, które bez wątpienia ludzie wiedzą. Poza tym to jest kolejna rzecz. Ludzie nie wiedzą, ilu ich, tych, którzy myślą inaczej, no zakładamy, że to jest 15%, ale oni siebie nawzajem nie widzą, bo nie mają się gdzie widzieć. Ci, którzy jeszcze coś mówili wewnątrz Rosji, zostali uznani za inoagentów. Prawo też jest takie, że w momencie, jak inoagent pojawia się na jakimkolwiek, nie wiem, spotkaniu, to spotkanie też może stać się nielegalne. To oznacza, że zostały pozrywane wszystkie więzi. Więc nie ma tam, pomijając już, nie wiem, jakieś partyzantki naprawdę, to nie ma tam jak budować w tej chwili jakiegokolwiek oporu. Czyli to jest tak, że to musiałoby być, to też nigdy nie jest jedna rzecz. To może być załamanie na froncie i na przykład jakieś załamanie gospodarcze jednocześnie, albo jakiegoś rodzaju upokorzenie. No, kilka rzeczy musiałoby się wydarzyć razem, których nie jesteśmy, myślę, w stanie przewidzieć. Wiecie, to znaczy ja jestem pesymistą generalnie. Myślę, że tu się wiele raczej nie wydarzy, ale z drugiej strony pamiętam, że byłem kilka miesięcy przed protestami w Białorusi, bardzo brutalnie stłumionymi, które wszystkich zaskoczyły. I tam kilka miesięcy wcześniej opozycyjni dziennikarze mówili mi, że oni chcieliby tylko, żeby Łukaszenka zrozumiał, że gramy w jednej drużynie i żeby przestał nas tak mocno bić. Naprawdę tak mówili. Czyli mówili, że chodzi tylko o to, żeby zrozumieć, że Rosja jest tym, który nas pozamiata i żeby ich aż tak nie aresztował. Nie? Czyli nikt wtedy w ogóle nie wyobrażał sobie, że ludzie wyjdą na ulicę, a potem to się stało. Co prawda nie skończyło się dobrze dla Białorusi, dla protestujących póki co, ale na pewno to będzie doświadczenie pokoleniowe, które będzie ich formować. Więc w Rosji to się też może stać. No, dużo rzeczy może się stać. No, nie spodziewaliśmy się, że będzie rajd Prigożyna. Ileś jest takich rzeczy, które wydarzyły się nagle. Ale na pewno nie ma potencjału, jeżeli chodzi o bunt społeczny w środku, takiego w tej chwili, który byłby widoczny, to musi być co innego. To jeszcze jak powiedziałeś o tej porażce na froncie, to przypomniało mi się, że jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać. Mianowicie u nas od jakiegoś czasu, to jest chyba od listopada, dość intensywnie się mówi o konflikcie Rosji z NATO. No niektórzy to tam tak po prostu ewidentnie po prostu straszą, że tam tutaj już za kilka miesięcy czołgi pod Warszawą, to zostawiamy na boku. Natomiast no, poważni ludzie, bazując na poważnych analizach i liczbach, wskazują, że może się okazać, że jeżeli ten konflikt w Ukrainie nawet się nie skończy, ale stanie się taki bardziej statyczny, to że Rosja doprowadzi do jakiegoś rodzaju starcia, nawet lokalnego, takiego być może tylko w okolicach progu wojny z NATO i że oczywiście oni wiedzą, że tego mogą nie wygrać, ale ich pomysł może być taki, że jeżeli zrobią to dostatecznie szybko, to uda im się wymusić jakieś przetasowanie geopolityczne, na przykład w Europie Środkowej, zanim jakby te państwa zachodnie odpowiednio zareagują, zbiorą jakieś wojska, podejmą odpowiednie decyzje itd., itd. Czyli że krótko mówiąc, postawią nas pod ścianą, albo zajmujemy tą Estonię na przykład, albo podpiszcie teraz coś. I teraz, czy w rosyjskich mediach, tych oczywiście państwowych, tej propagandzie, w ogóle się mówi o tym scenariuszu kinetycznej, takiej podkreślmy, bo ja wiem, że oni twierdzą, że prowadzą wojnę z kolektywnym Zachodem już od dawna, tak? Ale czy mówi się o scenariuszu takiej otwartej wojny z NATO, jakiejś, nie wiem, z Finlandią, z Estonią, z Polską, nie wiem, z Rumunią, no nie wiem z kim, ale ogólnie z NATO, nawet choćby ona była lokalna, coś w stylu odbierzmy Narwę, bo tam Rosjanie mieszkają. Tak. To jest kilka rzeczy jednocześnie. No teraz dopiero co Putin z jednej strony powiedział, że to oczywiście bzdura i że Rosja nie chce żadnej konfrontacji z NATO i z Europą, a jednocześnie tego samego dnia pojawia się tytuł MSZ poinformowało, że NATO przygotowuje się do konfliktu z Rosją w Europie Wschodniej. Czyli to jest zawsze, to nie my, to wy. Ale jeszcze inne tytuły, które też pojawiały się w ostatnich dniach, to są też tytuły takie, że wiadomo, który kraj będzie kolejny po Ukrainie, albo jeszcze to był taki tytuł, wiadomo, jakiemu krajowi Stany Zjednoczone nie pomogą, to Litwa.
Albo też pojawiała się, albo właśnie też się pisało o Estonii na tej samej zasadzie. To był oto, to był taki w ogóle gruby paszkwil, pamiętam, długi, bardzo taki z pasją pisany i soczysty na temat Estonii, która oczywiście jest znienawidzona, dlatego że jest krajem niewielkim, a Rosja takimi pogardza i w ogóle ich do furii doprowadza, jeżeli jakiś mały kraj w ogóle się pojawia jako aktor na scenie. Dlatego, że to właśnie nie pasuje do tej narracji, że tylko wielcy mają rację, więc oczywiście mówi się, że to marionetka. I o Estonii też mówi się, że to marionetka. To było Kallas i pisano o tym, że ona właśnie jest marionetką. I dalej pojawia się informacja, że Estończycy wyobrażają sobie, że są na pierwszym froncie walki, a zostaną pożarci, tak jak wcześniej zostało pożartych wiele innych krajów, które Stany Zjednoczone zostawiły. Przez kogo pożartych? No, przez Rosję pożartych, nie? Czyli to jest na tej zasadzie. Oni nie piszą w nagłówku, atakujemy Estonię, ale generalnie pod spodem no, jest informacja o tym, że to jest taka marionetka, która nie ma żadnego znaczenia. A kto inny miałby atakować, jak nie Rosja? To na tej zasadzie tak, te rzeczy co pewien czas się pojawiają. Kraje nadbałtyckie, głównie Mołdawia też czasem. Czyli można powiedzieć, że jakaś podkładka propagandowa pod taki duży konflikt jest? Jest. Będą musieli się tylko trochę nagimnastykować, by to uzasadnić historycznie, bo pamiętacie na pewno, że zanim Putin napadł Ukrainę tak wielkoskalowo, to kilka miesięcy wcześniej, chyba latem 2021 roku, opublikował taki esej pseudohistoryczny, jak to było, o wspólnocie narodowej Rosjan i Ukraińców, coś takiego, gdzie generalnie, tak jak z Tuckerem Carlsonem tamten kilka tygodni temu, prawda, strasznie się produkował na wielu stronach, żeby udowodnić, że Ruś Kijowska tysiąc lat temu i Rosja, która zaczęła się nazywać Rosją chyba około tam 350 lat temu, to tak naprawdę ten sam kraj, a tak w ogóle to Bizancjum, i że wspólna historia i że tylko źli ludzie jakoś tutaj doprowadzili do tego rozdzielenia tych dwóch bratnich narodów, no bo ci biedni Małorusowie, tacy no trochę prowincjonalni, bo tak się chyba Ukraińców tam postrzega, prawda? Dali się zwieść jakimś lewackim miazmatom zachodnim. No i dlatego stąd w ogóle mamy ten problem, że tam jakiś pun siedzi w tym Kijowie i tym steruje. No to tutaj z Łotwą, czy z Estonią, czy z Litwą byłoby trochę trudniej. Nie, tutaj akurat bym się nie obawiał. Akurat pod tym względem to oni potrafią zlepić wszystko z wszystkim, więc tu nie, myślę, że nie ma z tym żadnego problemu. Ostatnio w ogóle mocno znowu się pojawia Dugin, też w mediach rosyjskich, w RIA Nowosti też. I tam on ostatnio na przykład był taki tekst o tym, że trzeba wprowadzić militaryzację kultury. Całkowitą militaryzację kultury. Tam używa też takich zdań, że trzeba zawładnąć ideologicznie każdym umysłem. To też dosłowne są cytaty, wyobraźcie sobie, które pojawiają się w tekście Państwowej Agencji Informacyjnej. Trzeba wyłowić wszystkich zdrajców i też pojawiają się, to tuż przed zamachem w ogóle dużo było takich informacji o czystkach w elitach, że trzeba wyczyścić elity ze zdrajców. Oczywiście nie chodziło o Putina, tylko o tych innych zdrajców i trzeba wymienić i zbudować nowy naród. Więc to była jedna rzecz, która się pojawiała, ale druga rzecz, która pojawia się u Dugina, no to jest przecież ta właśnie też opowieść o odtworzeniu Związku Radzieckiego, odwołania do Stalina. No to wystarczy to. No przecież to był Związek Radziecki, nie? I odebrano. Jeżeli chcemy mieć twardą narrację, no to jest narracja bardzo, bardzo prosta. Taka narracja, która też u nas po 2015 roku się pojawiała, że prawo pięści, nie? Czyli że generalnie w ogóle dialog to jest jakaś opowieść słabe uszy. A jeżeli chcemy mieć z kolei taką narrację bardziej przyjazną, no to bardzo proszę, wyzwalamy. Po pierwsze ratujemy Rosjan, którzy są potwornie prześladowani, a po drugie jeszcze wyzwalamy samych Estończyków przed tą potworną zgnilizną i przed Ameryką i też im pomożemy. To co do Dugina, to tylko dodam, że próba zrozumienia poglądów Dugina to jest naprawdę karkołomne zadanie, bo tam się miesza wszystko ze wszystkim, ale tak naprawdę elementem wspólnym jest tylko taki totalny rosyjski imperializm. Mnie nieustająco bawi, że polscy fani Aleksandra Dugina, patrz Leszek Cykulski, który uważa, że Dugin doprowadził do renesansu myśli geopolitycznej i on się uważa za takiego jego dumnego importera, że tak powiem, na ziemię polskie. Lubią zwykle mówić, że czemu my powinniśmy się z tą Rosją dogadać, bo ona nie ma wobec nas roszczeń terytorialnych, a jednocześnie promuje Dugina, który w wprost
mówi o odbudowie imperium, a wszyscy wiedzą, gdzie granice tego imperium były. Dugin kiedyś, pamiętam, powiedział, że wszędzie, gdzie rosyjski żołnierz stanął, to święta ziemia rosyjska, Berlin też, no, Polska tak jakby po drodze. Aczkolwiek pamiętam, że w jakimś chyba reportażu, chyba u Maszy Gessen to było, że ten Dugin określał te granice tego ruskiego miru i stwierdził, że państwa bałtyckie to jednak nie, bo to inny język i to tacy ćwierć Skandynawowie są, no ale wschodnia Polska to poproszę, oczywiście, nie? Tam tak, jak rozumiem, w granicach naszych zaborów dawnych. Ale to tak, ale to jest tak, że to mówisz coś takiego, a w pewnym momencie znajdziesz też uzasadnienie, że jednak dalej, choćby prewencyjnie, albo po to, żeby nas bronić, albo żeby nieść cywilizację, nie? Więc to, że te rzeczy zostały powiedziane, to nie znaczy, że to się w jakimś momencie nie zmieni. Mówię, no te opowieści nie muszą być spójne. Generalnie chodzi raczej o wartości, do których się odwołujemy. I rzeczywiście ta wartość to jest tutaj prawo pięści. To jest taka rzecz podstawowa. I do tego jeszcze jakaś taka mętna podbudowa nacjonalistyczna łączona z religijną, nie? Która w ogóle też nie musi być w jakikolwiek spójna, bo to się ma odwoływać do emocji, a nie do jakichś racjonalnych argumentów. No i tam jeszcze to prawo pięści, to tylko to, co jest ważne, to jest też prawo pięści do środka, nie? Czyli no, nie bez powodu dzieje się tak, że są to odniesienia do Stalina i represje, bo one są coraz bardziej postrzegane jako coś pozytywnego. U Dugina i też u innych dziennikarzy, nie u wszystkich oczywiście, niektórzy się też tych rzeczy boją, ale to jest ewidentnie rzecz, która jest czymś nowym w Rosji, czyli stalinizm, który nabiera teraz takiego pozytywnego wydźwięku, łącznie z represjami i czymś, co nazywano wielkim terrorem, a teraz też uważa się czasem największej potęgi Rosji. Dygresję taką popełnię, bo bardzo dużo się tutaj teraz powiedzieliśmy na temat takich sprzecznych narracji i to jest też coś, co zapożyczały różne państwa, zapożyczali różni politycy. No Trump, wypowiedzi Trumpa są takie, że jak człowiek siądzie i przeczyta, znaczy posłucha je od początku do końca, to jest jakiś zbiór totalnych bzdur, które są ze sobą sprzeczne, ale to działa. PiS u nas też tego używał, to bo ja sobie to tak nazwałem sam, nie było nazwy na to wielonarracją, czyli oni mówili cały czas różne rzeczy, które były sprzeczne. Pamiętam, jakby Tusk miał być wybrany na tą drugą kadencję co to było za stanowisko, bo teraz zapomniałem. Przewodniczący Rady Europy. Okej, okay. To pamiętam, że zebrałem około 40 różnych narracji. One były bardzo różne ze sobą. Zrobiłem listę, po czym ludzie mi w komentarzach dopisywali kolejne, jakie były. I to było totalnie sprzeczne ze sobą, ale działało. I teraz moje pytanie jest następujące. Czy jak to jest, że w Rosji to zadziałało bardziej niż u nas? No bo u nas jednak część ludzi w to wierzyła, część ludzi to nie wierzyła. W Stanach Zjednoczonych tak samo. Tam jest w ogóle teraz taka polaryzacja, to jest masakra, co się tam dzieje. No ale część ludzi wierzy, część w to nie wierzy. I to, czy to jest tak, że ci Rosjanie byli po prostu przez tą historię swoją bardziej podatni na to? Czy po prostu rosyjska propaganda była skuteczniejsza od tej na zachodzie Europy i u nas? Bo nie chcę tutaj zrobić Mazurka, który w wywiadzie powiedział, że czemu Rosjanie nigdy się nie zbuntowali i nie obalili cara, ale no jakoś tak jest, że oni są, tak przynajmniej z naszej perspektywy, bardziej podatni. Ty już na to troszeczkę odpowiedziałeś, tam powiedziałeś, że tam jest część tych ludzi, którzy się nie chce wychylać, część tych, którzy mają VPN na przykład, ale generalnie tak na pierwszy rzut oka wygląda, że to u nich jest troszeczkę skuteczniejsze niż gdzie indziej. I jestem ciekaw, czy wiadomo dlaczego w ogóle. Może dodajmy, że czego my się możemy nauczyć na tej podstawie, żeby u nas to nie zadziałało kiedyś? Po pierwsze, myślę, że mieliśmy więcej szczęścia. To na pewno. Po drugie, rzeczywiście też uważam, że to jest lekcja. Zresztą też to, co wy robicie i to, co ja robię w prasówce propagandowej rosyjskiej z Moskwy, też zakładam, że ma być czymś, co ma nam pokazywać te mechanizmy i być dla nas przestrogą. Uważam, że mieliśmy więcej szczęścia w tym sensie, że jak sobie się, nie wiem, obejrzymy za siebie i spojrzymy na przykład na książki, które stoją z tyłu, popatrzymy na to, jak w domach wcześniejszego pokolenia leży część książek z czegoś, co Rosjanie nazywają tamizdatem, czyli wydań emigracyjnych, albo samizdatem, czyli bibuły i wydań nielegalnych, to u nas tych rzeczy było wiele więcej. U nas opozycja była masowym ruchem. U nas stało się jednak tak, że udało się, że ten ruch też nie był tylko ruchem elitarnym, tylko że on pomimo segmentacji w Polsce społecznej był takim ruchem, który ogarnął różne warstwy społeczne. Że budowanie elit, jednak też elit liberalnych, kultury było czymś, co było bardziej masowe. Tam po prostu było mniej dysydentów,
Tam po prostu było mniej wydawnictw. Dysydentami pogardzano. Nowymi, tymi, których nazywano liberałami, chociaż z naszej perspektywy niekoniecznie mają poglądy liberalne, też od samego początku pogardzano. I ja nie wiem, być może w ogóle dałoby się stworzyć taki algorytm, w którym wprowadzalibyśmy na przykład liczbę filmów, książek niezależnych, wydawnictw niezależnych, albo wprowadzić tam jakiś wzór, który właśnie określałby, w jakiej kondycji są media. Po takim czasie jakimś przełomu i budowania demokracji. I to by wskazywało, że w momencie, kiedy nastąpi nawrót, bo te nawroty muszą następować, tak jak u nas nastąpił w 2015, czyli próba przetestowania innej drogi, to teraz pytanie, czy jest szansa, że powrócimy do czegoś, co mamy w tej chwili, że to jest tylko chwilowe, czy też wrócimy do kraju autorytarnego, przejdziemy na drugą stronę lustra i będziemy w rzeczywistości potwornej. Ja pamiętam, jak rozmawiałem ze znajomymi, kiedyś też oni na przykład jeździli dużo do Syrii i opowiadali mi o tym, że tam też byli ludzie, którzy chcieli legalizacji marihuany, więcej ścieżek rowerowych w miastach, funduszy obywatelskich i tak dalej. Byli tacy ludzie. Byli tacy ludzie i w Afganistanie pewnie. Tylko że okazuje się, że jeżeli to jest zbyt kruche, że jeżeli tych ludzi jest zbyt mało, jeżeli ich status jest zbyt słaby, to potem po prostu stają się tego ofiarami i to wszystko się załamuje. Więc powiedziałbym, że w Rosji po pierwsze po prostu było tego za mało. Prawdopodobnie. Ja nie wierzę w takie opowieści, że to nie wiem, geny rosyjskie. No bo sorry, ale rosyjskie to są jakie? To są które? Mówiliśmy przecież o tych wielu narodach. Albo co, geny radzieckie, sowieckie? Jeżeli tak, to Ukraińcy też. Przepraszam, zaraz. Rosyjskie geny to są te, na które hoduje się nietoperze i gęsi w biolabach w Ukrainie, żeby one potem leciały i zabijały ludzi o rosyjskim genotypie. Dobrze pamiętam, Maria Zacharowa tak mówiła, a ona by nie kłamała ani na trzeźwo, ani nie. Tak, i robią to Amerykanie. Oni jeszcze zresztą też wypuszczają te też komary, drony. Tak, tak. Tak, tak, tak. Znaczy nie, bo wiecie, to rzeczywiście jest tak, Rosjanie w ogóle o genach bardzo też dużo lubią mówić, no ale u nas też się, mówiąc o Rosjanach, to się też robi. Ale też zobaczcie, że ja pamiętam jeszcze, jak w latach 90. na początku 2000 mówiło się Ruscy, zresztą z ogromną pogardą, ale mówiło się też w ten sposób, mówiąc Ruscy, o Ukraińcach, Białorusinach, bo wszystko to się wrzucało do jednego worka. Teraz te rzeczy rozróżniamy. Tak. Więc tak naprawdę to my mamy po prostu coś, co jest spuścizną radziecką, ale jak widzimy w różnych krajach, różnie te rzeczy się potoczyły. Nie? Czyli Białoruś na razie ma pecha, ale ewidentnie sama siebie zaskoczyła jednak próbą wyrwania się z tego i z tej mentalności radzieckiej. Mamy Ukrainę, która próbuje się, pożegnała się z tą mentalnością. W Rosji te rzeczy zostało. Znaczy to jest gdybanie oczywiście, ale ja sobie wyobrażam, że gdzieś na tym rozwidleniu w roku 2010-2012 może to mogłoby się wszystko potoczyć bardziej miękko, gdyby nie to, że być może Putin nie miał pomysłu i że w ogóle w momencie jakimś, powiedzmy, kryzysie wieku oraz tego, że zaczął się bać coraz bardziej też tego, że utraci władzę, wrócił, w momentach kryzysu wracasz do korzeni. No i on wrócił po prostu do twardego myślenia spec-służb. To są, no to by też by trzeba było rozwijać, ale są takie dwie narracje z ludźmi, którzy też, nawet niektórzy, którzy spotykali Putina, rozmawiałem z Rosjanami i jedni z nich uważają, że Putin od początku, jakby od zamachu w blokach i tak dalej, od początku doskonale wiedział, co robi i jakieś w ogóle pseudo-demokratyczne mechanizmy były tylko grą. Natomiast inni uważają, że Putin wrócił w pewnym momencie do jakiegoś rozwidlenia, dlatego że się przestraszył, rozczarował się też Europą i tym, że nie jest tak poważany, jak sobie wyobrażał. Przestraszył się swoich przeciwników politycznych i dlatego rozkręcił terror. Nie wiem, która z tych opcji jest prawdziwa, ale być może jakoś zupełnie teoretycznie i z niewielką szansą mogłoby być tak, że Rosja staje się naprawdę federacyjna, no ale nie miała chyba wystarczającego kapitału kulturowego do tego. Pewnie to musiało się stać. Ale Rosjanie, jeszcze kończąc, sami ci, których znam, powiedzmy ci, którzy nie są pro-putinowscy, sami byli tam zaskoczeni. To bardzo ważne, co powiedziałeś, że pamiętasz, jak na wszystkich hurtem Rosjan, Ukraińców, Białorusinów mówiło się Ruscy. Wydaje mi się rzeczywiście, że nie wszyscy odrobili tę lekcję jeszcze, że Związek Radziecki to było bardzo wielokulturowe państwo. Dosłownie teraz czytałem książkę Marcina Ogdowskiego, ten Zabić Ukrainę, alfabet rosyjskiej agresji. Polecam, zresztą bardzo fajna. I tam właśnie w którymś rozdziale on pisze, że Niemcy mają z tym taki problem, że te elity niemieckie do dziś uważają, no, że oni ze względu na hitlerowskie zbrodnie są Rosjanom coś winni, bo oni popełniali te zbrodnie w Rosji. Natomiast w liczbach oni tak przede wszystkim
większość popełniono w Ukrainie i na Białorusi, prawda? No, tylko część tej ogromnej Rosji przecież wojska niemieckie okupowały to bardzo krótkotrwale i większością ofiar, także wojskowych, żołnierzy radzieckich, to także było tam znacznie więcej Ukraińców niż Rosjan, tak? I że jakby to jest takie właśnie patrzenie, on tego nie napisał wprost, teraz to już nie cytuję, przepraszam, nie pamiętam, któryś ośrodek zachodni analityczny, który właśnie krytykował tych Niemców, że to Zeitenwende tam nie bardzo chce się zadziać, ta zmiana, to takie tektoniczna zmiana, która miała zajść zaraz po inwazji, tak się trochę ociąga. Że, a tu, i to Timothy Snyder też na przykład na ten temat mówił, że to jest takie myślenie postimperialne, czyli że te niektórzy, tak to jest tak głęboko korowo wgrane, tak, wspomnienie czy przekonanie, że te elity niemieckie rozumują w taki sposób, że no tu są Niemcy, wielka gospodarka, tam jest Rosja, wielki kraj i rezerwuar surowców, nie? I to, co tam jest obok tej Rosji, to takie tam dodatki, nie? Tak jakby odmawiają na jakimś takim korowym poziomie podmiotowości tym ludziom, a że część tych Ukraińców mówi po rosyjsku, a że ukraiński, rosyjski i tak tam podobne, jeszcze innym alfabetem się piszą, łatwo się pomylić, prawda? I wydaje mi się, że to, o czym powiedziałeś, że w Polsce tak powszechnie mówiono, też tak mówiłem jako dziecko, jako młody człowiek, że no oczywiście, no Ruscy, no tak wiedziałem, że jest Ukraina, Białoruś, przecież, no tak, no Ruscy tam ze wschodu, gdzieś tam nie wiadomo, co to jest, nie? I dopiero chyba tak na serio zacząłem myśleć jako o Ukraińcach, jako o jakimś dzielnym narodzie, posiadającym swoją podmiotowość w okolicach Majdanu. Wcześniej po prostu w ogóle nie zajmowali mojej uwagi, tak? Mimo że już wtedy miałem taki drive, że czytałem na przykład książki, różne reportaże z Rosji o Związku Radzieckim, Swietłana Aleksijewicz na przykład, prawda? No to przecież nie było żadną tajemnicą, że ten kraj istnieje, że kilkadziesiąt milionów ludzi, którzy no nie są Rosjanami. A mimo to aż do Majdanu dla mnie to było tak, no nie to samo, ale tak się nad tym szczególnie nie zastanawiałem. Ta pomarańczowa rewolucja, jak się działa, to jeszcze byłem trochę za młody, żeby się tym interesować. Pamiętam ją oczywiście z telewizji, że no coś tam ci Ukraińcy robią i tyle właściwie, tak? Więc być może to jest też taka lekcja trochę dla nas, żebyśmy my też się, jeżeli tutaj wspominałeś o dekolonizacji Rosji, ja gorąco popieram dekolonizację Rosji, żebyśmy my też może wyciągnęli taką lekcję trochę historyczną, zobaczyli w jaki sposób my myśleliśmy o tym do tej pory i w jaki sposób niezamierzony to wspierało tego typu narrację i propagandę i umożliwiało to w ten sposób, że jakby nasze zachodnie społeczeństwa, myśląc w taki sposób, stwarzały więcej przestrzeni dlatego, żeby Putin mógł robić to, co robił. Bo łatwiej było nam uwierzyć, że no napad na tą Ukrainę za tym pierwszym razem, no ale na wschodzie mówią po rosyjsku. Więc być może ten napad jest taki chociaż częściowo uzasadniony. No co z tego, że mówią po rosyjsku? A Amerykanie mówią po angielsku. Cała Ameryka Południowa mówi po hiszpańsku i portugalsku. I to nie są Hiszpanie i Portugalczycy, tylko to są Wenezuelczycy, Argentyńczycy i tak dalej. Prawda? Jakby no to, że część tych Ukraińców na wschodzie Ukrainy mówi po rosyjsku. Być może część, znaczy na pewno część uważała się wręcz za Rosjan. Tak nic nie zmienia z faktu takiego, że żyją po tej stronie granicy niepodległego państwa. Więc może sam fakt, że my myślimy pewnymi schematami, które, to temat na oddzielną rozmowę, skąd się wzięły, tak? Ale że my myśleliśmy takimi schematami, dawał więcej przestrzeni na takie działania, jakie Putin robił, podejmował. Sorry, bo się rozgadałem, a mieliśmy już ku końcowi zmierzać. Ale to jeszcze dodam jeszcze, że w sumie to takie wyzwalanie tej mniejszości rosyjskiej, która tam oczywiście cierpiała pod batem Ukraińców, no to jest mniej więcej to samo, co było na początku II wojny światowej, o czym się nie mówi, że to przecież do Polski też wkroczyli po to, żeby mniejszość tutaj, mniejszości różne chronić, bo my nie byliśmy w stanie jako Polska. I Czechosłowację wcześniej dokładnie tak samo, chodziło o Niemców w Sudetach. Oczywiście. Dokładnie tak, tak, jasne. To jest ten sam sposób argumentacji. Wiecie, a propos takiego ogólniania, ja sam muszę ze wstydem przyznać, że jak pojechałem do Białorusi, to też zakładałem, że tak jak się u nas też opowiadało przed tymi dużymi protestami, no, że to właściwie to jest taki kołchoz Łukaszenki, nie? Czyli że to jest właściwie podobnie jak w Rosji. Wiadomo, że tam jest ten Łukaszenka, który ma swój własny system, ale że generalnie mentalność ludzi będzie po prostu mentalnością radziecką, z całym oczywiście szacunkiem dla nielicznej opozycji w Białorusi, ale że generalnie oni myślą kategoriami rosyjskimi. A jak tam przyjechałem, to się okazało, że w ogóle tak nie jest. Nie? To znaczy, tak jak zresztą też mówiłem, że to poczucie odrębności było silne w Mińsku i to nie gdzieś na wsiach na przykład, tylko w Mińsku, tak jak byłem, było bardzo częste u ludzi bardzo, bardzo różnych opcji. Rosję czy rosyjskie media postrzegano jako zewnętrzne, a nie wewnętrzne. Dalej, no do tej pory u nas się na przykład mówi kacapy Azja, nie? Mówiąc taką pogardą, teraz jeżeli nawet ludzie nauczyli się, że nie pogardzamy Ukraińcami,
i że jesteśmy im wdzięczni, że nas też bronią albo że ich wspieramy i tak dalej, więc tu się nauczyliśmy, że to jest odrębny naród. Natomiast mówiąc o tych, którzy są też wysyłani na front, mówiąc kacapy Azja, mówimy Ruscy, nie? Podczas kiedy, tak jak sobie też powiedzieliśmy wcześniej, to często są też ludzie, którzy z tego są, mogą być teraz mniej albo bardziej świadomi, ale to są podbite narody. Po prostu kolejne, nie? Ta tak zwana Azja, właśnie Buriaci, Jakuci i tak dalej, w ogóle które moglibyśmy sobie Tuwa i tak dalej wymieniać. I pamiętajmy, że fakt, że to ich się wysyła głównie na front, też jest elementem polityki kulturobójczej, tak? No bo wysyła się tych Buriatów i dzięki temu masz potem mniej Buriatów, mniej problemów i szczególnie, że to młodzi faceci głównie jadą, a to oni najczęściej sprawiają problemy, mogą się buntować i tak dalej. Więc pieczesz dwie pieczenie na jednym rożnie. Masz darmowego rekruta, a na koniec końców okazuje się, że z Moskwy czy z Petersburga to na froncie zginął mało kto, a w Buriacji co drugi na przykład, tak? Tak dokładnie jest, tak dokładnie niestety jest. Dlatego właśnie świadomość tych rzeczy to jest coś, co jest przed nami, co jest dopiero też przed nimi. Znaczy ja jestem przekonany co do tego, że tam się będzie bardzo dużo dziać też właśnie takich rzeczy, bo w momencie, jeżeli raz sobie tę świadomość w sobie obudzisz, to nie są rzeczy, które potem znikną. No chyba, że fizycznie po prostu tak dużo osób zostanie eksterminowanych, że tam już mało komu będzie o tym mówić. Ale myślę, że nie, tylko że coś, co będzie takimi przesunięciami też wewnątrz Federacji Rosyjskiej, czy próbami jakiegoś odłączenia i próbowania tworzenia czegoś nowego, niekoniecznie czegoś bardzo jasnego w naszym rozumieniu, bo to też różnie może być. Ale to jest coś, co na pewno się będzie dziać, tylko że nie wiemy, czy to jest kwestia 10 czy 20 lat, bo imperia potrafią się rozpadać wolno i mogą być bardzo niebezpieczne. Więc to, że ono gnije, to nie ma wątpliwości. To, że nie ma żadnej ideologii i że nie ma żadnej propozycji kulturowej, tożsamościowej ani do wewnątrz, ani na zewnątrz, to też nie ma wątpliwości. Zresztą dlatego też wszyscy wrzucili wsteczny, jeżeli chodzi też o kraje, które wcześniej były bliżej Rosji, no bo doskonale widzą, tak jak zobaczymy Kazachstan, nawet Kirgistan, ja zresztą byłem w Biszkeku w tym czasie, kiedy Putin tam też teraz był jesienią, ale też było widać wyraźnie, że oni po prostu są pomiędzy Chinami, Rosją, pojawia się też radykalny islam z Arabii Saudyjskiej, bardzo dużo też rzeczy tam się kotłuje, ale to nie jest tak, że ludzie teraz się garną do tego, żeby być pod skrzydłami, dać się wyzwolić, nie? Czy być pod skrzydłami federacji, bo wszyscy doskonale na przykładzie Ukrainy widzą, jak to się kończy, nie? Więc oni nie mają żadnej narracji, żeby próbować coś z tego zlepić na długi czas. Natomiast na taki czas, na przykład póki jest Putin i ile on będzie, no to nie wiemy jeszcze. Więc jedno i drugie, nie? I przy nim się może jeszcze dziać wiele i po nim. No żyjemy w bardzo ciekawych czasach, których ja sobie nie wyobrażałem w ogóle, że tyle rzeczy będzie się działo. Spójrzmy w ostatnich 2-3 tygodniach, ile w ogóle się też tam wydarzyło, nie? Takich rzeczy naraz. A w roku? To już w ogóle. To jest rzeczywiście jak jakieś science fiction czy political fiction, naprawdę takie ostro podkręcone, które jakbym czytał, to bym pomyślał, no przesadzili, nie? To nie jest realne. Powiedziałeś, że jesteś pesymistą. Już powoli zmierzamy ku końcowi, więc czy na koniec jednak potrafisz w siebie jakiś optymistyczny akcent wykrzesać, czy nie widzisz nic takiego, jakieś światełko w tunelu? No pierwsze, jak to optymistyczny akcent, to, że nie jesteśmy po drugiej stronie lustra, tylko w świecie, który wydaje mi się o wiele bardziej przyjazny, niż jakbyśmy rozmawiali rok temu. I wierzę, że tak zostanie i że te narracje, te pisowskie narracje, czy to zaoranie mediów, to są rzeczy, które już mamy za nami, jak taki zły sen, który być może w ogóle też mocno zbuduje jakoś naszą tożsamość, że będziemy bardziej rozumieć, jak te rzeczy są kruche, jak należy ich bronić też, nie? W związku z tym, oby tak było dla nas. A dla Ukrainy, dla Rosji, dla Białorusi, dla tych innych narodów, które tam są. Nie wiem, znaczy ja jestem przekonany, że w pewnym momencie to się posypie, naprawdę, tak jak powiedziałem. I żeby było optymistycznie, to nie będę rozwijał tak, jak robiłem wcześniej, czyli nie powiem, ale nie wiemy kiedy. Powiem po prostu, to się w końcu skończy i oni też się z tego obudzą. Jak ma być dobrze na końcu, to tak, to widzę. I dobra, i tego się trzymajmy, że się kiedyś obudzą. Dziękujemy Ci bardzo za wizytę. Naszym gościem był Jędrzej Morawiecki, pisarz, publicysta, autor licznych książek i prac naukowych na temat Rosji, w tym także dotyczących sekty wisarionowców, polecam, no i profesor na Uniwersytecie Wrocławskim oraz obserwator rosyjskiej propagandy. Dziękujemy Ci bardzo. Bardzo dziękuję.
I to był podcast dezinformacyjny. Zapraszamy na kolejny odcinek i w międzyczasie zapraszamy także do wsparcia nas na naszym Patronite. Do usłyszenia. Do usłyszenia.